Autorem tytularnym Strefy Hanasa w sezonie 2022-2023 jest portal internetowy ZnawcyOpon.pl Strefa hanasa się kłania. prosto starczyński arena Wrocław, a dziś moim gościem jest Przemysław Żołnieriewicz, zawodnik Enea Zastal, BC Zielona Góra, a wcześniej zawodnik drużyny Zostrowa Wielkopolskiego. No i oczywiście z Gdyni. Witam cię Witam cię serdecznie. Cześć. Jak to się stało, że znalazłeś czas, żeby przyjechać? Powiedz Kwisom. E, wczoraj sparing ze Szczecinem, dzień wolny, a miło zawsze jest Wrocław. Bardzo lubię to miasto i miło zawsze odwiedzić. Także też przy okazji. Możemy ciekawie porozmawiać To przez, to przez no, na pewno będzie dużo ciekawych wątków, ale yy, to przez przypadek tak naprawdę yy, wyszła ta rozmowa. No bo poprosiłem ciebie o jakąś tam wypowiedź, jak robiłem ranking mocy i, i wiesz, i fajnie się złożyło, że ta przerwa też na reprezentację i trener widin dały wolne. Dużo daje tego wolnego, czy nie? No względnie, względnie tak pytając kolegów, ligowców, to niektórzy dostali 4 dni po tych, w tym okienku, niektórzy dostali 1,5 dnia, a my dostaliśmy 2,5, także. Naprawdę? Tak, Cztery? tak. To w trenujecie dopiero we wtorek? Nie, my tak mieliśmy, że dostaliśmy 2,5 dnia, i teraz mamy o. jeden dzień. Dobrze, tak. będziemy o tym e, rozmawiać. Sklep internetowy znawcy Opon.pl to nasz partner tytularny. Oczywiście, jak zmieniać opony, to. E, u naszego partnera www.znawcę ty Masz prywatne oto znaczy, prywatne czy Suzuki klubowe? E, ani tego, ani tego aktualnie. Ale jakbyś miał, to wiesz, to możesz zawsze tak. Znawcy Opon.pl. To, to, to sobie możesz sobie skorzystać. e zakłady Bockmerskie. Dzisiaj można typować, kto wygra mecz o godzinie 20 w ramach kwalifikacji do Eurobasketu 2025. Reprezentacja Polski zagra. Z Chorwacją gramy na wyjeździe 10 najszybszych osób, otrzyma 20 zł bonusu od zakładów bookmerskich. Hewiner i my sobie z Przemkiem porozmawiamy na koniec odcinka o tym, co się może wydarzyć w tym meczu. Praise the wear i mamy dla ciebie koszulkę. Ja, Jordan, ty wiesz co? O, Proszę tak, bardzo, przyda tak. się tam. na... Chodzisz do demona, czy nie? Yy, zdarzyło się, <śla> <śla> No to nie jestem stałem do Okej, to się przyda. Bardzo. Dzięki, wielkie. <śla> yy, jak to panada mówi, ja tylko wszystko do jeansów, rozumiesz, przykładam, nie? taki elegancki, ze, taki pa, elegancki pan sportboxy i tutaj jedzonko jest dla Ciebie i dla Pana Adama poczekaj, dla Ciebie będą łazanki wieprzowina, ja nie wiem Uuu. czy Ty Johnny ty takie rzeczy jesz bo Ty jesteś szkatuła, ja z kolei to łazanki to rozumiesz, wiesz, że ja lubię pociągnąć klasyka niedzielna I, tak samo. dla Pana Adama pie pieczone gruszki proszę bardzo Uuu. możesz sobie to schować, sportsmedic naprawiamy pani Adamie kolana co tam chcemy, łokcie Uuu. Kontuzja kolana, była taka. Była, była, była. Naprawione była. jest wszystko, widzę. Ale o tym też będziemy y, rozmawiać. Ja muszę dokończyć te obowiązki wobec partnerów. Acer Predator oraz Etno Cafe. słaj Rudy Kasztan, Cold Brew albo Kaskara Rudy Kasztan. Radosław Chyży, jak machnął na, na, na raz, y, to, to po prostu zwariował y, tydzień y, temu. Przemek, ty jesteś wciąż młody, jeszcze perspektywiczny. Czy, czy już.? Czy, czy... Raczej, już taki młody weteran. Już bym się nazwał, taki, że już swoje nagrałem, ale jeszcze, jeszcze ten wiek nie jest taki, żebym dziadział się do końca i dalej tam skoczę z góry dam Także, także już mam te doświadczenia, myślę. Widzę zbudowane, że już taki jestem naprawdę spokojny i ograny i, i tak dalej. Natomiast jeszcze wiek 27 to chyba nie jest źle. Słuchaj, zanim o Twoich początkach porozmawiamy yy, w trójmieście. Zespół z Zielonej Góry, to, to twój teraz klub, początek sezonu słaby, no ale odbudowaliście się, ja z, nie, nie zasugerowałem, tylko twierdzę, że to też jest twoja dobra forma, jakby kluczem do dobrego grania Zielonej Góry. No jest, no, trzeba przyznać dobra forma, ale faktycznie coś ruszyło. No. Ta nasza drużyna jest taka dosyć specyficzna w tym roku, bo tak jak rozmawialiśmy te, te kilka dni temu, mhm. gdzieś tam faktycznie jesteśmy młodzi. Faktycznie, no i to trzeba też tam, ja to zawsze to podkreślam, że będziemy ponieść dużo błędów i, i jakieś takie głupie rzeczy w ataku czy jakieś takie proste błędy, no ale jest taka, takie szarpanie w obronie, które, które też się fajnie ogląda. Ostatnio spotkałem kibica z Zielonej Góry i mówił, że no faktycznie tej jakości jest trochę mniej, ale że się fajnie to tak ogląda, że fajnie, że szarpiemy, że wszyscy bronią, wszyscy są zaangażowani, idziemy szybko do kontry. Więc to taka koszykówka, myślę, że przyjemna dla kibica i to się można z tym utożsamiać. No bo obejrzałem tak ostatnio ten mecz z Bydgoszczą, co super zagraliście i rzuciło mi się w oczy, że bardzo dobrze bronicie, ale też nawet jakby bardziej chcieliście wygrać ten mecz, wy to bardziej z siebie jakby motywacja jakby wewnętrzna drużyny czy też trener ma na to duży wpływ. No to Wiesz, jak to jest? No, no to umówmy się, że Bydgosz to jest taka drużyna, na którą się trzeba dodatkowo motywować, bo to wiemy, że to jest raczej dół tabeli. Mhm. A, trener też musiał nas motywować, żeby nie przespać po prostu tego, bo, bo mają strzelców, którzy seryjnie mogą trafiać. Ten Smith chyba trafił w poprzednim meczu z Gdynią u siebie w 22 punkty w 14 minut. No to musieliśmy, tak wiedzieliśmy, że musimy od początku, trener też uczulał na to, że musimy mocno wyjść i nie dać im poczuć meczu, bo jak poczuje dwóch, trzech zawodników takie mecz, to później faktycznie ich ciężko dotrzymać. No i był ten początek taki mocny, po prostu bardzo mocny w obronie. A jak Ci się widzą bracia Wójcikowie? Ja, ja prywatnie bardzo im kibicuję, bo, bo uważam, że no, mają na pewno te umiejętności żeby funkcjonować w ekstraklasie jak to by się z nimi grało no bo jesteś ty są oni którzy urywają obręcz to, to, to jest taka mieszanka że może może być jeszcze ciekawie w tym sezonie no myślę że wszyscy im kibicują bo Moim zdaniem to jest potencjał sportowy naprawdę bardzo wysoki i to europejski, nie polski. I to, że oni będą grać w Polsce, to jestem pewien, że oni, to jest kwestia czasu, kiedy już naprawdę będą takimi ligowcami, ligowcami. Natomiast ja myślę, że to jest potencjał, który jest wysoki, ale to jest dużo ich wewnętrznej pracy. Takiej pracy też pod względem sportowym, życia sportowca, jakiejś tam rozwoju, ale też się rozumiem jako szukówki, bo. Bo mają potężny atletyzm, potężne warunki, ale te czytanie gry nadal jest jeszcze nie na, nie na takim wysokim poziomie. Wiesz, no bo pytam na przykład Janek Wójcik, który w zeszłym sezonie czasami tak był, nie wiem, szarpany gdzieś tam minutami, nawet w pierwszej lidze, że nie mógł rytmu złapać. Więc ważne jest to, żeby te minuty były u nich. No tak, tak, tak. No to. to... Ciężko jest złapać jakby czytanie gry i to rozumienie gry nie grając, tak? No nie, te minuty, to, tak. To, minuty to, jest, to jest ta kluczowa rzecz, która ma im pomóc w rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o charaktery, no to to są na pewno nie ma tam gwiazdorzenia ani nic, nic z tych rzeczy, I to, to, to im nie będzie przeszkadzać. No i kluczem jest to, kiedy oni te, te załapią, to po prostu tą, tą gierkę w basket. Grzegorz Niedzielski pyta, witam, czy bracia wujcikowie grają jeden na jeden na treningach i kto częściej wygrywa? Hmm, ja nie wiem, czy takie sytuacje jeden jeden typowe są. natomiast... To zorganizuj, są, są, zorganizuj, co może? Nie, są przezabawne sytuacje, naprawdę, są przezabawne, jak jeden drugiego swallowuje. To są takie jaja, że ja tam nie mogę się przestać śmiać, bo oni się normalnie kucą, jakby byli w domu i mówią: Co ty robisz, gdzieś tam wkładasz mi ręce? Weź się, uspokój. To są, tak? naprawdę, to są naprawdę takie na treningi. Czy ty no. ich jeszcze mylisz, czy już jest okej? Okay? Nie, nie, nie. I oni są naprawdę bardzo różni, nawet jak się poruszają, rozmawiają, wszystko jest inne. To tam, jest, się to wiadomo, mówi, że to są bliźniacy jest. i to każde będzie pytał o to, ale. Czy nie było pół sytuacji w tym sezonie, że ktoś ich pomylił? Nie wiem, kierownik szedł, słuchaj, coś tam. Nie, nie, tak nie. Dalej. No wiadomo, że. Trener? Jaki, no, jaki? trener ma problem też, nie? <trener> nie, chyba nie, chyba nie. Chyba trener nie ma też. Słuchaj, zapytam się ciebie, też było tutaj pytanie z Facebooka, wcześniej zadane, już je już zadaję. Tomek Oskwarek. Przemek Żołnieriewicz oznaczył ciebie, prezentujesz w tym sezonie świetną, wzrastającą formę, prowadzisz drużynę do zwycięstw i notujesz fajne statystyki na poziomie ponad 13 punktów, 4 zbiórek, 3 asyst. Czy dzwonił do ciebie ostatnio trener reprezentacji? Nie, nie dzwonił. Cisza? Nie dzwonił, nie dzwonił. Nikt. Czy ty czujesz się tak trochę niedoceniony? Może? Możesz powiedzieć szczerze. Nic nie możesz dostać. Nie. <laughs> Najwyżej cię nie powoła, tak cię nie powoła. Nie, ja to tak się, tak nauczyłem się, że nie patrzę w ten sposób, bo ja to sobie też zdaję sprawę, czy tam klubowy nawet ktoś nie zadzwoni do mnie, to też się nie obrażam. No bo to, to jednak trener ma swoją wizję, trener wybiera skład i później bierze za to odpowiedzialność i yy, to też się nie zdarza, że... W zespole z 12 najlepszych ludzi, bo to pewnie by nie działało i gdzieś tam musi być charakter, zawo charakter zawodnika, czy jakieś tam umiejętności dopasowane do jednego kolektywu, więc ja nie patrzę w ten sposób, że coś czuję jakąś taką niechęć do mnie czy coś. No tak jest po prostu. Nie, no, niechęć to nie, no, a prawda jest też taka, że konkurencja masz mocną gdzieś tam na no, tej pozycji. To dokładnie zdaję sobie z tego sprawę. Musisz po, po, poczekać, chociaż no, czasami są takie debiuty w wieku 30 lat, wiesz. No Różnie to się w życiu dzieje. Przemek, Krystian Bielski. Czy rozważasz grę we Wocławku? Pytanie z Facebooka. No jak dostanę propozycję, to na pewno rozważę. I to takie samo, właśnie. Czy, czy nie miałeś? Dużo, dużo. O tym. Bo Anwilu Krzyk z Włocławka pewnie też pyta, czy miałeś kiedyś ofertę z Anwilu? Jeśli tak, to co stanęło na przeszkodzie do podpisu? Czyli brak oferty. Miałem, miałem. Miałeś, miałeś. O, Nawet my... o trenera Milicza miałem takąś rozmowę, tak. Mieliśmy rozmowę, nie pamiętam, który to był sezon. E... Ale ja wtedy chyba poszedłem do Ostrowa, a Michał Michalek poszedł do Wocławka, chyba coś takiego było wtedy. Okej. Okay. Słuchaj, a porównać ten sezon w Zielonej Górze do zeszłego, bo ja odniosłem wrażenie, że to no mieliście. Dobrą drogę do. do nie, już widzę wzrok drogę do półfinału, i nawet ta ścieżka, właśnie, jaką Śląsk was przeszedł zdobył mistrzostwo. To była idealna ścieżka, żeby zdobyć mistrzostwo polski. Czy ty. Jak dzisiaj patrzysz na tą sytuację? No, moim zdaniem, mieliśmy najlepszy skład w Polsce w, tym, w tamtym sezonie. No właśnie, rozwiń, rozwiń ten temat, no bo ja wiem, że tam były problemy. Jeszcze było z szóstym obcokrajowcem, gdzieś tam licencja. Na ile, jeśli możesz powiedzieć, to miało wpływ te wewnętrzne problemy, a na ile po prostu Śląsk was po prostu był, był lepszy i to wyciągnął? No myślę, że to nie, nie ma takiej jednej przyczyny, natomiast to też na pewno, no po dwóch meczach wygranych, odchodzi zawodnik, tak? Devo Joseph. Gdzie szczególnie on był myślę, że taką postacią e, dosyć istotną, bo to był nasz najlepszy strzelec. Znamy jego charakterystykę, najlepszy strzelec, a wiem, że ten Śląsk zacieśnia nam trumnę i bardzo, bardzo ryzykował z tym rzutem. E, no i takie jest zmieszanie w drużynie, wiadomo, jakieś takie dziwne, dziwne akcje. Natomiast no też zmieniliśmy jakby trochę styl gry, wygrywając z 2 na 0, czego też tak ciężko było. Pożegna pożegnał się, czy po prostu zniknął? Eee, nie przyszedł na treningi, się nie pożegnał, natomiast gdzieś tam jakieś pojedyncze wiadomości do zawodników były. No bo dużo, dużo pytań właśnie o, o te płatności w Zielonej Górze jest. Ja na przykład jak grałem z Quintonem Hoslejem, jeżeli klub zalega mu jeden lub dwa dni, jakby ten deadline był, to przychodził w, bluze, w bluzie z kapturem, tylko się pojawiał w drzwiach, machnął kiwną głową do nas i poszedł sobie z powrotem. A Joseph dzidę zrobił tak po, po, po cygańsku. No Tak, tak. To jest też tam była taka e, sytuacja, gdzie on w tych playoffach mało grał. To jest z tego, co pamiętam, że on tam 5-10 minut chyba grał mhm. e, i też chyba mu to nie pasowało. Długo jakby przeżywałeś tą, tą sytuację? No bo tak jak mówię, no to, był, to było naprawdę to, to był mały finał, można powiedzieć, bo wiele osób też tak o, o tym mówiło. Oczywiście, Śląsk miał fajne mecze ze Słupskiem, ale, ale o tym wiele osób mówi, że to był mały finał. No na pewno, trochę zostaje to w głowie i wygrywać 2-0, przegrać 2 w dodatku w piątym meczu, wygrywać tam 12 chyba punktów, czy 11 do przerwy, to no, trochę to lekkie frajerstwo, że tak powiem, no i, i to boli zawsze. Wiesz, że Zielona Góra jest mi gdzieś tam bliska serca a powiedz mi, jak ty się czujesz już drugi sezon w tym mieście? Miasto? Jako miasto? Nie wiem, czy obserwujesz na Instagramie wiedzę bezużyteczną? Tam dali ostatnio taki post, że top 3 miasta do życia to Gdańsk, Gdynia i Zielona Góra, więc ja jestem szczęśliwcem po prostu. Nie, naprawdę jest, naprawdę Zielona Góra jest pod względem mieszkania, jest, jest super. Pytanie do Damiana Kokota z czata. Czy Przemiek, Przemek miał, miałeś obawy, przechodząc do Zielonej Góry, słysząc o problemach tego klubu od kilku sezonów? Jak jest tam teraz? Pozdrawiam czy miałem obawy? Nie, ja byłem po prostu świadomy tego jak wygląda sytuacja i co, co mnie czeka, bo to jest stały kontakt jakby zawodników grających tam wcześniej, też ich pytałem co i tak i tak dalej, ale ja to po prostu coś za coś. Wiedziałem, że są problemy, że są problemy z płatnościami, natomiast w tym momencie nikt nie był w stanie w polskiej lidze zapewnić mi gry na poziomie przeciwko CSK czy Zenitowi i byłem tego w pełni świadomy. No dobra, czyli a czy ty masz jeszcze bo wiesz może ktoś na taki ruch może sobie pozwolić? Nie wnikam, ile y, zaległości i tak dalej. Ktoś, kto jest gdzieś tam zabezpieczony, y, może jakiś biznes dodatkowy, czy nie? Że możesz sobie na takie ruchy spokojnie pozwalać, że wiesz, mogę sobie nie dostać wypłaty tam 2-3 miesiące i spokojnie funkcjonować? No, nie mam dodatkowego biznesu, natomiast jestem przygotowany na to, że po prostu. Y, to będzie, będzie to opóźnienie i, i oczywiście są limity, ze wszystkiego są limity, <laughs> to nie mogę wiecznie czekać i... Każdy ma swój limit. Każdy ma swój limit i każdy jakiś kontrakt ma swoje tam e, zapisy, więc e, to, to, to jest też kwestia czasu, o ile te opóźnienia są. Muszę, muszę zapytać, wiesz, o tym, że, że, że chwilę o to cię pomęczę, basket na... na... I piłeczka taka jest na, na, na czacie, na YouTubie. Do ciebie też pytanie, czy masz kontakt z kimś zeszłego sezonu z obcokrajowców? Uh... Tak, znaczy prawie to ze tak. wszystkimi z Czasem może najmniej, ale gdzieś tam i z kolegami z Serbii rozmawiam, i z Dewina spotkałem gdzieś w hotelu. To chwilę porozmawialiśmy. Tony Mayer, mhm. e, wiadomo, Andy polski zagraniczny, że tak powiem, David, znaczy mamy wszyscy kontakt. I o dziwo wszystkim z tamtego sezonu w tym sezonie idzie naprawdę dobrze. Może nie o dziwo, bo tak. No to tak dobra, może. słuchaj, jedziemy klasycznie. E, początki twoje. Opowiadaj, bo, bo rozumiem, że rodzina usportowiona mocno, brat jest, y... wiesz, że ja, kurde, z całym szacunkiem dla brata, ja sprawdzałem jest, y... y... kurcze, składy. był w składzie też twój brat, nie? Tak, tak. był taki jeden w, mecz. W, w Ekstraklasie. Tak, ale ja jeszcze, przy... jeszcze wcześniej był w składzie w Treflu Sopot i to był z Filipem Dylewiczem w składzie, ale to już takie... Przepraszam, takie ale, ale się zaskoczyłem, oczywiście brat twój jest teraz prezesem Suzuki Arka Gdynia. Ale zanim o tym porozmawiamy, to opowiadaj o tym, dlaczego koszykówka w Twoim życiu się pojawiła. Zresztą miałem dosyć, dosyć prostą sytuację. Ja zaczynam od piłki nożnej. Mam dwóch braci starszych. Jeden grał w piłkę nożną, a drugi właśnie w koszykówkę i ja zaczynam od piłki nożnej. No i gdzieś tam rozłam jeszcze, jak było gimnazjum, skończyłem podstawówkę. Dobrze się uczyłem i moja mama też naciskała, żebym gdzieś tam szedł w szko do szkoły, gdzie jest jakby wyższy poziom na nauczania. A że to się, nikt nie wymyślał wtedy, że będę zawodowym sportosem, że to się wiązało też z jakimś tam dobrym poziomem nauczania i taka szykówka, to, to właśnie gdzieś tam, tam się wybrałem, to był taki początek. No i co? I przez wszystkie grupy młodzieżowe przechodziłeś bez problemów? Czy, czy nie wiem, miałeś jakieś kłopoty z trenerami? Czy to było tak, że wiesz, co roku progres i medale i tak dalej. Znaczy, tak, w grupach młodzieżowych, no to miałem dużo tam medali. Raczej tam w ośrodek w Dynie był jednym z topowych w Polsce, więc. Ee, ale były takie zwątpienia. Byłem, pamiętam, w gimnazjum myślałem, żeby skończyć, żeby faktycznie z tą nauką zająć, bo, bo odpadliśmy chyba w średź czy, czy półfinałach Mistrzostw Polski u 16. To miałem takie myśli, że już koniec, że już zajmę się nauką, bo to szkoda prądu, że tak powiem. A jakie przedmioty lubiłeś? Jakie ty jesteś umysł? Ścisłe, ścisłe. Tak? Matematyka, Matematyka, liczenie. Wszystko, tak, tak. No to musisz niczyć teraz. Wszystko, no, wszystko jest policzone. Nie dlatego jesteś wiesz, zabezpieczony, wszystko jest gitara. E, a sukcesy w tych grupach młodzieżowych jakieś konkretne były, możesz wymienić? No, Z myślę, kim ty grałeś? Twój, twój rocznik to kto to jest? Witliński, Jeszka, e, Dzierżak, Rok to Garbacz, czy w drużynie mieliśmy, o kiedyś naprawdę mieliśmy taką drużynę, te, te Słopoc i Gdynia to były takie topowe gdzieś tam, no. wiadomo Wrocław, też tu mieliście swoje no, zazwyczaj e, topowe w Polsce zespoły, no ale były takie jakieś tam, 93 rocznik pamiętam finały w Słopocie, no to był David Bremi, e, był e, właśnie Mikołaj Witliński, był Damian Jeszkę, Kasper Borowski, tam nas trochę takich było tych młodzieżowców. O. Gdzie jest Mikołaj? Gdzie jest Mikołaj? Jest, jest. A to ja mam z jakimś opóźnieniem, nie, chyba. Nie, nie, wyżej, wyżej. Jak wyżej? No, na pewno dobre pytanie. Mikołaj Witliński, cześć Mikołaj. Przemku, sobotni Harry Potter czy poniedziałkowa kawa w Mingę? Uh, Harry Potter, Harry Potter. Słyszałem, że jesteś fanem Harry Pottera. Jestem wielkim fanem, jestem wielkim Ale co tak. przebierasz się w domu na Halloween za tego Harry'ego Pottera? Nie, Inno ale. Straszysz? Ale rzeczono, tak? Dobrze zarejestrowane. <grym> tak, tak, okay. tak, Nie, nie przebieram się, <grym> ale już z mojego brata się przebiera i ogląda, także yy, będzie pokolenie nowe rośnie Harry'ego Pottera. Tak. Zmuszone, jest... lekko podmuszone już, ale. <grym> ale to panie a pan Pani mi, pan, pan, pan Adam jest fanem też Harry'ego Pottera, czy to jest po prostu my jesteśmy już starsi i to nie Harry Potter <grym> dla nas? mnie. My bardziej władca pierścieni może, tak? Chociaż nie wiem, jak to tam... Ja nie... byłem tym pokoleniem, który dorastał w wieku z Harry Potterem, także wiesz. <laughs> Czekaj, zobaczymy, co się na czacie dzieje. Krzysiek Włocławek, najlepszy zawodnik, z którym Przemysław miał przyjemność grać. Polski i zagraniczny. W jednym zespole, czy przeciwko? Może... Przyjemność grać, no to chyba w jednym, w, w jednym zespole. Polski, Polski. No, Dylu, chyba, albo Szubi, albo może. No, Dylu, Szubi, bo polski to To będą te dwie kluczowe, legendarne już. To, to są legendy takie nasze. Ale fajnie, ligi, bo tak jak ja sobie ostatnio siedziałem, miałem przyjemność grać też z legendami jak Andrzej Pluta w Drużynie, czy Adam Błócik, Maciek Zieński. Tak, też załapajesz się na takich klasyków jak Szubi. Ta, czy... Tak, no wiesz, no. Szubi właśnie, Dylu, czy Bestia to takie... Jeszcze wcześniej Franc czy, czy Piotrek Szczotka, wszyscy kadrowicze. No i miałem się od kogo uczyć, nie? I bardzo ciekawe postacie. Każda trochę inna. No, tak, Dylu tak. top, top ciekawości oczywiście. A teraz jak popatrzysz na, na szatnie, jak, jak młodzież się zachowuje, a to, co jak ty wchodziłeś, to jest jakiś inny świat, czy nie? No ja jest trochę. A pod ja jakim trochę. względem? Wiesz co, no jak, jak wchodziłem, to był taki... No, trochę my, wydaje mi się, że głupi świat rygoru, taki, taki że ty młody, que To miał wstrzymać dyscyplinę, wiesz, honosić rzeczy, wszystko, reżim, za Tak ci przeszkadzało to? Czy przeszkadzało? Trochę taką moją pewność siebie burzyło, bo to, to trochę ja się... Byłem taki trochę przestraszony z perspektywy czasu, mm -hmm. że bałem się po prostu na boisku nie popełnić błędu, że zaraz będzie opiew przy coś, nie? No i to, to takie też troszkę może stopujące rozwój. Dlatego ja teraz jak, kurde pełnię tę drugą rolę już, młodego weterana i mam w szatni młodych polskich zawodników, no to staram się jednak, e, oczywiście wskazówki Dawać, ale w tym tonie takim, e, dającym pewność siebie i swobodę, nie? Żeby to... Kurde, ja na stare lata też taki byłem grzeczny raczej. Chyba, że mnie ktoś już tam zagotował. To się no, to znaczy, to... Ale to jest też trochę tak, jak e, ci ojcowie wszyscy, co powtarzają, no, mój tato to był taki, ja właśnie chcę, żeby, żeby, żebym ja był inny dla moich dzieci. To trochę też jest tak, że ty się wychowałeś z innymi starszymi zawodnikami, chcesz trochę inaczej to, to zrobić, rozumiem. Znaczy, no, patrzę z jakiej z perspektywy jak ja się wtedy czułem i co by. Jakbym się czuł najlepiej, tak? I, I chcę im tam pomagać w jak najlepszy sposób. No dobra, a teksty w szatni kiedyś na lepszym poziomie? czy... Lepszym, lepszym, No nie, nie ta to... stara gwaria to jednak tak, jednak lepsze teksty. Szczególnie, no, Filip Dylewicz to. Je, yep, je, yep, yep, high tak. class. on jest, <laughs> w jest. jest naprawdę. Zresztą, Filip, może obejrzysz, gratulacje, piękna kariera. To też dzięki między innymi twojemu bratu odbyło się to pożegnanie takiego Filipa. Na które zdecydowanie zasłużył, bo myślę, że to faktycznie jeśli mamy tą naszą ligę, to on jest tą legendą tak zwaną. No nie, jest zdecydowanie, ile lat, ile jakie sukcesy, mistrzostwa Polski, MVP to naprawdę zawodnik yy, wybitny. Pytanie sobie zadaję, czy ty zawsze miałeś takie bicepsy, kar karabiny i na ile jest z tym genów, na ile w tym jest ciężkiej pracy oczywiście, bo taka musi być. No, geny mam dobre, no nie będę się, się oszukiwał. No. I da, zawsze gdzieś tam miałem dobrą sylwetkę, natomiast no jest to kwestia też jedzenia i przygotowania. I ja jakoś tak staram się podchodzić profesjonalnie i restrykcyjnie co do tych rzeczy i dbać bardzo o swoje ciało, jak to zawsze porównuję, porównuje. Tak, taksówkarz o samochód, tak? Nie będzie brudny samochód, to Świetnie nie zarobisz. się. No. ciebie coś <laughs> się nauczyć. No, jak pytałem się ciebie, o czym chciałbyś porozmawiać, to zasugerowałeś właśnie, że, że o tym, że o trenerach przygotowania. Tak. Tak, Motory, znaczy tak. wiesz co, no taką sugestię, bo o tym się nie mówi za dużo, a jednak uważam, że to jest największy błąd jakby takich naszych ekstraklasowych polskich klubów, że brakuje mi tego nawet kosztem, Zakontraktowania tańszego zawodnika, ale żeby iść w tą stronę e, wykorzystywania wszystkiego, co możliwe, żeby cała drużyna grała lepiej po prostu. Czy żywienie, czy to trener, w ci tego brakowało? tego <Cordino> ja Widziałem, że o to zawsze. <grywne> Dlatego przygotowałem się na to i, no. i mówię ogółem e, z wywiadu z kolegami z całej ligi. także... Okej. Okay. No bo ostatnio jak Radosław Chyży tu był, mówiłeś, oglądałeś, ale może przypomnij mi, że ja, jeśli, to ci, jeśli to przeoczyłeś, no bo mówił mi. Mówi Radek tak, no zawodnik dobrze zagrał, to ten zawodnik dziękuje trenerowi przygotowania motorycznego, a co z pierwszym trenerem, wiesz, a co z drugim i tak dalej. Jak zawodnik dobrze zagrał, to chwała zawodnikowi, tak? No, no bo, no bo... Nie, no bo nie, bo to jest tak naprawdę jeden duży kolektyw i komunikacja i tam ee, wszystkiego, natomiast no, jak ja słyszę czasami o jakichś tam wyjazdach drużyn i. Smażony, schabowy, no to z panierką. No jeszcze są jeszcze schabowe, ja, sma... no, ja, ja bez schabowego bym nie pojechał. No właśnie. A, a to ja już rach… <noise> te czasy na pewno się zmieniły, te 15 lat temu trochę a tak nie, nie było. nie teraz no. jeszcze schabowego. No słyszałem, no, o no schabowym. Kurde. Dla kibiców y, możemy ankietę zrobić, gdzie się, w jakich. Panie Adam, napisz. W jakich klubach ekstraklasowych z schabowego się je to przed to meczem? Ankietę, tak albo nie. No to nie, to napisz pytanie niech wpisuję. Możecie wpisywać, zobaczymy. To zobaczymy. To nie Co nie działa? No to tak nie działa. To Ale to napisz. Być, niech sobie wpisują kibice. Gdzie się je schabowego w polskiej ekstraklasie przed meczem? kluski, jakieś McDonald's, KFC. No nie, nie tak, tak się radzimy. A to ty wiesz... jeszcze każdy sam sobie kupuje, pewnie. Tak, pewnie tak. Wiesz, no ja, się, ja się miałem na tyle szczęście, że jak ja miałem 15-16 lat, to mój starszy brat yy był w ekstraklasowym drużynie Arki Gdynia. No i on był naprawdę pod tym względem super, stuprocentowym profesjonalistą i on przychodził do domu, kupował wagę taką i odmierzał sobie jedzenie na wadze. Tam mieli, ważył 82 kilo przy tam wzroście 190, kazali mu zejść kilka kilogramów w dół. Także to był naprawdę to profesjonalizmu i miałem się uczyć. I my zawsze porównywaliśmy. On jeździł na zgrupowania kadry jakieś tam wojewódzkiej, później kadry Polski. Ja też później łapałem się na kadry polskie młodzieżową i my porównywaliśmy jak to wygląda w koszykówce i piłce dążnej, nie? I Super. Tak, dlatego takie fajne porównanie i myślę, że to w tą stronę trzeba gdzieś tam iść. żeby, Jezu, żeby ja tak Adamie dbał, kurde, o siebie, to może jeszcze, to już może bym nie grał, ale myślę, może, <laughs> może bym lepiej grał. Słuchaj, my się poznaliśmy na, ja, znaczy poznaliśmy, ja ciebie pamiętam, to był chyba twój pierwszy sezon w, w Ekstraklasie, playoffy graliśmy między sobą. Pamiętam chłopaka, który sprawiał wrażenie strasznie pewnego siebie, skupionego, silnego, przede wszystkim bo byłbyś turbo silny. Taką osobą był też Mateusz Ponitka, jak pamiętam, jak zaczynał i też z nim gdzieś tam w playoffach czy tam w lidze się spotykaliśmy. I on nie pękał, i się nie bał. Ja mówię, młody, co ty robisz do niego? Mówię. On, wiesz, nawet nic słowem się nie odzywał, ty też byłeś taką osobą. To jest dobra cecha bardzo, bo pomaga sportowcowi mocność do przodu. Jak ty pamiętasz ten swój debiut w sezonie? Z takim nastawieniem wszedłeś? Tak, no to były takie lata, gdzie faktycznie, no, jak dostawałem szansę, to e, nie było myśleć, co, że ktoś jest lepszy ode mnie, i co ja mam się teraz bać go na boisku, i, i, i trzeba było wywalczyć, szarpać, po prostu korzystać z każdej sytuacji. Wiadomo, jesteś młodym na boisku, nie ma za bardzo za dużo sytuacji, nikt się nie da piłki, nie będziesz gropik rola na koniec, a trzeba było wyszarpać, zebrać, przechwycić, czy coś po prostu dobrze obronić, nie? I to taka pewność siebie, no to faktycznie pomaga. No, wspomniany Filip Dylewicz, moim zdaniem, to jest jeden zawodnik, który, jak wchodzi na boisko, to on widzi siebie i dziewięć ogórków na boisku. I, i po prostu on jest, on jest gościem i on jest najlepszy. I to myślę, że tak u sportowca to jest taka, taka potrzebna cecha. No właśnie, bo bazowałeś na początku. Na czym? opowiedz, zanim bo Teraz do, 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 doprowadziłeś do tego, że jeszcze rzut poprawiasz z każdym sezonem, jak patrzyłem na statystyki, procentowo wszystko idzie y, w górę. Jak to wyglądało na początku? Obrona. Obrona. Wiesz, no ja sobie zdawałem sprawę, że jako osiemnastolatek, żeby miał dostawał jakieś minuty, no to nie może być tak, że ktoś drużyna przeciwna widzi, o wchodzi młody, to, to będziemy go atakować. No i, i ja zawsze Myślę, że to była moja największa zaleta, że dobrze broniłem i zawsze byłem przygotowany. Jak teraz zapytasz kolegów, z którymi wtedy grałem, no to mhm. ja znałem nie dość, że swojej se drużyny sety, mhm. na trzech, czterech pozycjach, może bez, bez rozgrywającego, to przeciwnej drużyny też znałem wszystkie sety i, i tym, co mogłem, to sobie pomagałem, żeby grać, żeby tu łapać te no bo, bo wiesz, no, mówisz o tym, przed, zanim przed tam, przed weszliśmy, powiedziałeś, że pamiętasz, że musiałeś po trzech stagerach za mną y, biegać. ale Nie pamiętam, że tyle było tak... Takie miałeś akcji, taki tak... jeden set, pamiętam, dwie akcje i byłem zajechany, ale że <grym> ale tu nie miałeś otwartego. No nie, nie nie było łatwo, ale pamiętam te playoffy akurat yy, ciężko się z wami grało. Byliście, kurde, szarpaliście, mimo, że skład no mieliśmy lepszy. przeszliśmy to, ale, ale sporo nam krwi napsuliście. No i tak się rozwijałeś w tej, w tej Gdyni. Kiedy czułeś się najmocniejszy? Yy, jakby do tego momentu odejścia do Ostrowa. Mm. Tak rzeczywiście, kurde, daję radę, jestem pewny siebie, nawet Myślałeś w pewnym momencie już na pewno o wyjeździe z Polski. No to taki właśnie ten ostatni sezon przed wyjazdem do Ostrowa. Czyli 17-18. 17, 17 18. Chyba tak. 31 chyba. minut, 12,5 punkta. Dobre procenty z gry. No i agent działał w tym kierunku? To właśnie mój błąd. Nie mam agenta. Dlaczego? No właśnie tak. Nie wiem, żyłem w takim środowisku, w tej Gdyni też i, i dostawałem dużo razy, że ten agent jest taki niepotrzebny i się zawsze wahałem nad tym agentem i w konsekwencji i dopiero teraz od poprzedniego sezonu związałem się z agencją. Tak, czyli w wieku 26 lat się związałem z agencją. I to chyba jeden z takich, jeśli patrzeć na jakieś błędy z mojej kariery, no to chyba był taki jeden bo ze się nie związałem z tym agentem. No ale to co, sam y, y, negocjowałeś kwoty i tak dalej z. Y... Mateusz mi pomagał, okay. starszy brat, tak. I on był takim moim przedstawicielem co do kwot i tak dalej. No mówmy się, no okej, okay, w Polsce y, to nie jest jakiś problem, tak? Żeby, żeby poradzić sobie bez agenta. Mhm. Wiadomo, no kwestia, jakieś tam z prawnikiem, też jakieś zapisy, to wszystko się iść dogadać. No, natomiast, żeby wyjechać za granicę, no to już. Wydaje mi się, że ten agent jest zbędny. Wrócimy jeszcze do tego wyjazdu za granicę. Shuter 07 żołnierz. Czy Kowal, który teraz gra w zielonej górze, mocno się spinał na mecz we wocławku? O, czy się spinał? To nie wiem. No. Na pewno chciał bardzo wygrać. Na pewno chciał bardzo wygrać. Czy dodatkowe emocje to trzeba było, by jego już zapytać? Zapytam, może napisać do niego, czy się spinął, może nam odpisz oglądać, czy nie? Myślę tak, jak... myślę tak, myślę tak, bo brakuje jakieś pytanie. Ciekawe, czy bracia, bracia oglądają też pozdrawiamy, pozdrawiamy trenera Widina, którego też y, ostatnio z nim rozmawiałem i powiedział, że chętnie pojawi się, może nawet w grudniu tutaj w programie. I jest właśnie pytanie też y, tutaj od Macieja Piaseckiego, czy trener y, Oliver Widin opowiadał coś kiedyś o rudym kasztanie i sympatii do jego stylu pracy? <śledzianie> <śledzianie> nie, 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 nie. nie. Takiego zwrotu nie usłyszałem jeszcze. Nie, nie, nie. nie. Kiedyś był jakiś, no jakiś to dużo często rozmawiałem na temat, co się dzieje w polskiej szkółce i tak dalej. na trenerem, tak? Tak, tak, tak. Ale, ale nie, 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 nie pamiętam nic z, z takich tematów. A ja po, powiedz jaki jest trener Wilin tak prywatnie? Bardzo śmieszny, bardzo, bardzo pozytywny, naprawdę na wiele tematów można z nim porozmawiać i no, naprawdę specyficzny człowiek, ale bardzo taki otwarty i przycząc za syrybski czy nie? A ja już rozumiem wszystko. Wszystko. Ja wszystko Cie też masz trochę z, ten zryty berend przez bokańskie języki, czy nie? No, no i trochę trenerów. tak, tak, tak. Ajdę, krzyczę Ajdę, już mam taki nawyk, że krzyczę Ajdę. no ajde, to jest... Tak, tak. Już mam tak. Jakimi jeszcze trenerami yy, zagranicznymi pracowałeś? z pasewem? Tane z no. Też tak. Przyczął? No szybko polskiego się nauczył też. No, oni wszyscy się szybko polskiego. No, bo jest uczył. bardzo podobny. Tak, tak, Moim zdaniem. Tak. No bo jakich tre, tre, Zaczynałeś u trenera... Dawida Detka. ...Detka. Dwa lata. No to już bardziej jak Polak w pewnym momencie, tak. super po polsku. No. Tak. Później Tanez Pasew, później Przemek Frasunkiewicz, Wojtek Kamiński, Jacek Winnicki, Łukasz Majewski. Majonez. Tak. Ja Jordan typizda, to, to koszulka bierze to od tak. niego. To, o Łukaszu, Łukasza Majewskiego chciałbym zapytać, bo on świadomie się usunął z ze świata koszykówki, ja go często namawiam, żeby tu przyjechał, albo, albo coś, żebyśmy zrobili razem, raczej niechętnie. Jak wspominasz Łukasza? Bo on tam dużo, dużo szans dał chłopakom wtedy. Tak, tak, no na pewno Łukasz, no to wiesz, ja też to jest... Inaczej jest, jak spędzasz czas w szatni, a później on jest z jest twoim trenerem, także to też ja poznałem go z dwóch stron. No na pewno on się wtedy nie mógł pogodzić po prostu z tą mniejszą rolą i, i to był taki jako, jako zawodnik. U Wojtka Kamińskiego, U Wojtka. tak. Okay. Dlatego też myślę, że, że kończył. Eee, a no, ale bardzo pozytywnie Łukasz. Może no. było z nim porozmawiać na wiele tematów. Wiadomo, że on też był taki specyfikadyla, czyli oni nie oglądali za dużo koszykówki. I za bardzo tam jechałeś na mecz i jak co to za gościa, tam gość 16 punktów na mecz. Ale oni do no, nie za bardzo wiedzieli, kto to jest. No, no Były takie... No ale to, to jest jedyny taki dowód, że nie trzeba, tak, Żeby, bo Łukasz też miał całkiem fajną karierę, myślę. No. No bardzo. A powiedz jak się bardzo zmienił jako, jako zawodnika na trenera? On zaczął oglądać koszykówkę. Okej. Okay. Na pewno musiał dużo Ale oglądać. Ale jak bardziej, wiesz, był bar taki nowoczesny trener, nie krzyczy, czy bardziej jeszcze przez to, że on pracował z takimi, że przez tą jakąś przez krzyk yy, chciał pewne rzeczy w, y, wymusić. Nie było nie, nie, nie było, nie było właśnie takiego krzyku. Nie było. To była, ta komunikacja była naprawdę całkiem dobra, bo było dużo rozmów, dużo pytań, yy, jakby dużo jakichś tam sugestii, co on by chciał i tak dalej, więc ta komunikacja yy, była naprawdę do, na wysokim poziomie. Bo Łukasz Majewski pozdrawiam cię, może ktoś ci powie, że to, to leci. Yy, on by się nadawał takich programów tutaj. No, to, to też mistrz to też. świata. On Dylu, ja na przykład Rudy Kasztan jeszcze srocilla. Internet by wybuchł. Tak. A propos Marcina Sroki, za tydzień Marcin Sroka tutaj będzie. Nie wiemy jeszcze o której, ale będzie wesoło. Może ktoś będzie chciał dołączyć na wyjście do, na miasto, to, to zapraszam wejście wątrowe. Kiedy Ty pierwszy wsad zrobiłeś z tymi swoimi karabinami? Takimi wiesz? No, jak zaczynałem to od razu w pierwszym sezonie. Ale nie, nie taki... w ogóle w życiu. W życiu? Nie, yes, w 16 Trzecie, lat przecieka. Wszystko. <laughs> Ja późno rozwojowcem byłem, wiesz? Ja, tak, tak. tak. Miałem... Późno zacząłem rosnąć, że to takie szybkie nie było, ale no, z 15-16 lat. Ćwiczenie, które zapytałem sobie w kontekście, zapisałem sobie w kontekście tych trenerów motorycznych, ćwiczenie, które uwielbiasz robić na, na siłowni. Takie, które po prostu musi być i już. W u koszykarza. No ja, wiesz, tak dbam teraz też profilaktycznie przed kontuzjami i, e, no taki przysiad chyba, tylko po prostu przysiad gdzieś tam. Po prostu czuję się dobrze później, jak tak wszystko jest napięte, bo on chyba tak napina dosyć nogi obszernie i każdy mięsień, więc przez takie ćwiczenie kluczowe. Wszyscy często o tym właśnie przysiadzie e, robią, a masz jakąś taką rutynę swoją, którą musisz zawsze, nie wiem, zrobić brzuszki, czy nie wiem, plan y Mam, mam rutynę, teraz e, wdrożyłem tak już restrykcyjnie bardziej w tym sezonie i w dzień macie robię siłownie taką małą, rano godzinę Godzinno, czy nawet na wyjazdach ta drużyna, proszę trenera, czy mogę wcześniej wyjechać z hotelu i pojechać na siłownię, i później dołączam na poranny trening, albo po porannym treningu udaję się na siłownię, mam taką 45-minutową rutynę. Pobudzenie, tak? Pobudzenie, dokładnie tak, i wtedy mam luz przed meczem, mogę sobie pozostać, Ale coś pokazować Widzisz, jak to się zmienia? Ja na przykład kiedyś to było, jak to dzień w dniu meczu robić siłownię? Jak byłem na finałach NBA i mogłem wejść do, do szatni, to. Wszedłem do szatni Golden State Warriors i tam Clay Thompson normalnie przysiady robił. Godzinę przed meczem. Wiesz, no i to duże ciężary, ale mało tych powtórzeń robił. Bardzo mało. Dokładnie tak. No to też taka, taka moda do Polski chyba, no to wiadomo, Art Artur Pacek też tu był i to on Takim, przyniósł takie rzeczy też w Polsce i wiem, że teraz dużo zawodników tak robi. Natomiast wiesz, co najbardziej mnie irytuje w tym naszym takim rzeczach, szkoleniu i tych trenerach, że oni narzucają ci jedną rzecz i czasami mówią siłownie jest B, albo, albo w ogóle siłowni, albo ci każą robić siłownię, A myślę, że w sporcie to jest na tyle indywidualna sprawa, że zawodnik już po iluś tam latek wie, po czym się dobrze czuje i to jemu trzeba dać zdecydować, co on chce robić przed meczem, żeby się czuć najlepiej. Tak? To Bo to też no, to jest sport, to jest bardzo indywidualna yy, kwestia. I mimo to, że ja się mogę czuć dobrze po siłowni z rana, to nie znaczy, że ty się będziesz czuł dobrze po siłowni z rana, tak? tak. No już mądre rzeczy, a ty, byś, a ty byś chciał. A ja bym się też dobrze czuł, jak ja poszedł, <laughs> tylko mi się nie chce po prostu. <laughs> to jest ta różnica. Yy, powiedz mi, a czy ty byś chciał pójść w tym kierunku? jakby takiego trenera przygotowania, jak, jak to w ogóle nazywa się teraz, motorycznego, fizycznego. Trenera przygotowania motorycznego, tak. No. Chciałbyś? możliwe, nie wiem, jeszcze tak myślę, na pewno się edukuję w tę stronę, dużo czytam na temat przygotowania, żywienia, oddychania, medytacji i wszystkich takich z rzeczy związanych, co mogą mi pomóc. Natomiast no też tak widzę, może jakieś takie mam, nie wiem, altruistyczne rzeczy, że chciałbym pomóc po prostu tym młodym koszkarzom wejść w taki profesjonalizm i żeby w tej koszkówce w Polsce naprawdę było lepiej i uświadomić, że Topowi zawodnicy już teraz każdy i robi przed treningami, coś robi dodatkowego i po treningach i się żywi i dobrze śpi i prowadzi. Czyli będziesz takim agentem nowoczesnym. To co tego tobie zabrakło, chciałbyś tu dać? Tak, dokładnie. O, tego co mi zabrakło. Bardzo mu mądrego narzeczonego. Całkiem. <laughs> No, powiem ci, kurczę, ciekawe rzeczy. Też, yy, no też opowiadasz. myślę, że ja dasz, żebym tak fajnie trafił, to moja kariera też by wyżej poszła, i, i tak dalej. Co, jakbyś fajniej trafił, a z agentem? Znaczy, no, z, i z ludźmi gdzieś tam wcześniej lepiej to, to było lepiej. Ewelina Musakowska, Przemek, jak czujesz się w roli kapitana? A, no, ten kapitan to jest taka niesprecyzowana rola, trochę. Ale dobrze się czuję. Fajnie mi cieszę się, na przykład, jak podpowiem coś tam tym młodym zawodnikom i, i mam jakieś takie zaufanie że powiedzą, o, dzięki okej, okay, masz rację czy coś. To... Bo ja na przykład osobiście nie lubiłem, bo to były obowiązki dodatkowe, które trzeba było iść pytać Ale co się, na przykład. Co, co no to no, no, teraz, a kiedy, kiedy zapłacą pieniądze na przykład. Ma, masz takie zadania? Nie. Nie masz, a nie. myśmy takie nie. mieli iść do prezesa, kapitan iść do prezesa, zapytaj, kiedy siano będzie. No takie teksty były. No a to kapitan, ta, ta a i, i dlatego nikt nie chciał być kapitanem, nie? Bo musiał dzwonić, tam się upominać, i, i, i tak to rzeczywiście wyglądało. Słuchaj, Kuba Wojewoda na Twitterze pytał: Jestem fanem twojej gry, ale wydaje mi się, że trochę przespałeś swój prime time i zamiast po Gdyni wyjechać za granicę, zapadłeś się trochę w ligowy marazm, niestety. Czy w ogóle planujesz wyjazd z Polski i skosztowanie innej ligi? Klub marzenia. No jeszcze z tym primeem to nie przesadza, bo ja mam 27 lat, także. Ktoś zawsze tam, wszyscy mówią, że ten prime się zaczyna dopiero od 27 tam do 30 chyba, taki koszykarski. Tak może być. Tak, także jeszcze przed tym, może jestem przed tym primem, e, natomiast no, trochę żałuję, że nawet z czystej ciekawości, jak to wygląda w tych zagranicznych ligach i na tym wyższym poziomie, jestem po jestem prostu ciekaw, jak tam wygląda praca trenerska, jak tam wygląda cała otoczka i, i tak dalej. To, jest, to, to mnie bardzo ciekawi. A jest jakiś klub marzenie? Liga marzenie? Nie, nie. Na pewno no miałem jestem bardzo wdzięczny za to, że udało mi się jeszcze wskoczyć w to okienko, gdzie miałem przeciwko CSK i właśnie te kluby, które to już jest top europejski i przeciwko nim zagrać, no to to jest inny świat na pewno. Tak. Powiesz o swoich takich pierwszych jakby odczucia jak spotkałeś się z tą koszykówką na najwyższym poziomie. No właśnie, to jest takie pierwsze odczucie, to nie jest nic specjalnego. Specjalna gra się zaczyna w czwartej kwarcie. Ta indywidualna, natomiast to jest po prostu mocna fizyka i grań w koszykówkę. Tam nie ma czegoś takiego, co mnie bardzo nerwuje. Jakieś tam, um, o, powiem ci taki przykład. E, miałem kiedyś trenera, są mi nazwiska, który mam wideo pomeczowe. I on bierze kartkę statystyk i mówi: e, Ty miałeś tyle rzutów, ty miałeś tyle rzutów, ty miałeś tyle rzutów. Wszyscy powinni być zadowoleni. A to, to jest moim zdaniem głupotne, bo tam jak na tym wyższym poziomie to nieważne. To, co ci daje obrona, to, to będzie o tyle rzutów. Wiadomo, masz strzelców, który wchodzi i strzelec i robisz na niego 300 gram on ma odpalić, nie, nieważne, zamknie oczy, ma rzucać. No ale to gdzieś tam w, nie ma ciśnienia na jakieś statystyki czy coś, po prostu się gra. Ktoś ci pomaga, to od razu go karcisz i, i masz open shot. No widzisz że to to jest, to jest inny, inny jakby poziom rozumienia tej koszykówki, bo ja pamiętam, zdobywałem gdzieś tam w tej Zielonej Górze 5, 6, 7, 7 punktów, ale wiesz, byłem w dobrej drużynie. I to później jak ktoś się pytał, kurde, 5 punktów tylko no stary, no wychodzę na 15 minut, trafiam dwie trójki, nie wiem, wymuszę faul, co mam więcej zrobić, nie? Czyli o to ci chodzi, że... No to, nie, ak, nie, nie... tak, niekoniecznie to takie ilość rzutów nie jest przypisana do zawodnika kontraktu, czy nie wiem, co tam. Jedziemy dalej. Pitero71 pyta o wujcików, braci, ale już oczywiście wcześniej y, odpowiedziałeś o to. Y, Kuba Konieczka. Czy to prawda, że miałeś już namalowany obraz w Toruniu? Tak, tak, piękny obraz. Muszę go kiedyś wydrukować i powiesić na ścianie. Właśnie Kuba był sprawcą tego obrazu. To była, miałeś, byłeś prawie w Toruniu, tak? Rozumiem. Tak, tak, dokładnie ale... Tak, tak. Ale to wtedy też był chyba, wtedy do Ostrowa. Choć fajnie Torun, fajne te projekty, mi się zawsze chwalę te projekty, te długich kontraktów w Toruniu, bo to Fajne sukcesy wtedy mieli, długoletnie. Przemas Czy brat ściągnie Przemka z powrotem do Gdyni, bo u brata w zespole płatności będą na czas? To jak? No, kto to wie, kto to wie. Zawsze masz taki backup. Chociaż nie wiem, czy to tak czasami dobrze. Nie, nie, nie znam waszych relacji, ale czasami Nie, lepiej. mamy super relacje. No, Jakby, tak, ale wiesz, jak już przychodzi praca i tak dalej. Że pracować z rodziną, no, to to, 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 to ciekawe, komfortowe róż... czasami, no. Różnie może być, nie? No bo jak to w sporcie możesz mieć gorszą, wiesz... Tak, jak teraz... jest super, to żere, fajnie, wszyscy się klepią, ale jakby był problem, wiesz... Tak, to... Teraz mogę ponarzekać na prezesa, a tam już bym nie mógł za no. no właśnie. No i właśnie Mateusz Żołnierewicz, swój brat, pyta, czy rozważasz powrót do Gdyni dla kolegi pytał. To co? No, obgadamy to na niedzielnym obiedzie. Rozważasz, rozważasz. <grywanie> powiem ci, y, robiliśmy tutaj przed sezonem Skarb Kibica i y, były kursy od zakładów Bóg Merski -Hełiner. i Radosław słusznie zauważył, że bardzo nisko była notowana drużyna z Gdyni, że ona na pewno lepiej będzie grała i powiem ci szczerze, że mimo wszystko ok, skład fajny, jest Florence. Jest nowy trener, no, debiutant z wielkim doświadczeniem jako zawodnik, ale kurde, fajnie gra ta drużyna. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I wiadomo, że jak Barga, nie wiem, czy ty dobrze znasz Krzysia. No grałem z nim w No właśnie. To też... Bardzo charakterny człowiek, i też nie wiem, czy ludzie się mogli zastanawiać nad tym, jak on się odnędzie w nowej roli. Jednak jest, coś, co zawsze się, zawsze się broni w sporcie, etyka pracy. I u ukrzysia to jest naprawdę wysoki poziom. I wiem, że jak on jako trener to też. Dużo spędza czasu na tym po prostu, żeby się doskonalić i, i pracować, i przeanalizować pewnie każdy mecz i, i każdą poprawkę. Ja zawsze y, Szubiemu, jak wygra mecz, wysyłam wiadomość, że Szubi ty Jordan jesteś. Nie? Bo, bo jak byliśmy w szatni, to przecież jak ta historia, Jordan ty pizda powstała, no to Krzysiek Szubarga, gdzieś tam siedział obok mnie i po prostu zawsze mu to y, dla humoru y, pisze. A powiedz mi, y, czy on pewnie wiesz, z wewnątrz drużyny? Nakazuje tak napierać na piłkę, tak jak on to robił, bo pamiętam jego od samego początku, nie wiem skąd on to miał, siedział na tobie, od kiedy dostałeś piłkę, siedział aż ci zabierze piłkę, wybierał zawsze tą piłkę. Zawsze w ten jeden moment wybierał meczu, zawsze. gdzieś tam ku, trochę grabił, grabił, grabił i wtedy wchodził. I specjalnie obserwuję ta. zawodników, którzy napierają na piłkę, czy to jest Florence, czy to jest y, y, Nowak, czy to jest Wilczek, kto tam jeszcze jest, powiedz mi na takich. Y, no wchodzi marchewka, czasami i tak dalej. O, wszyscy napierają. Nie ma tak, opcji. że Harris ktoś... jeszcze jest. No, nie ma opcji, że ktoś by odpuścił, bo przypuszczam, żeby zastrzelił za to. No tak, no ja teraz oglądałem te derby Trójmiasta i faktycznie obie drużyny dawały naprawdę dobry, bardzo dobry defense. Tam dzień wcześniej graliśmy za historią, no to była lekka przepaść w, tej, w tym agresji w obronie, w tym nacisku, w tej presji i, i tam było widać, że to żadna akcja tam łatwo nie przychodziła. Jeszcze zadam to pytanie Co prawda odpowiedziałeś na nie Pitero71, czy zdaniem pana Przemka Zastal rok temu, gdyby niepotrzebne zamieszanie Z szóstym obcokrajowcem przy jednoczesnych problemach Z wypłatami dla pozostałych graczy Ograłby Śląsk? Tego się nigdy nie dowiemy Czy byśmy ograli, natomiast no, Pewnie jakoś to w pewnym stopniu Nam przeszkodziło Rafał Bartyzel Czy w Zastalu jest planowany jakiś transfer I na jaką pozycję byłby potrzebny według Ciebie? Ja się transferami nie zajmuję, natomiast yy, z czym największy problem możemy mieć? Chyba ta... Z tym podkoszem czasami nas dominowali ci, ci te piątki w tych meczach przegranych, szczególnie gdzieś tam w, ze Słupskiem właśnie, czy... Czy, czy ze Szczecinem, to te piątki drużyn nas mocno zdominowały. Więc myślę, że ewentualnie, jakbyśmy mieli wzmocnienie, to chyba na tej pozycji. Natomiast to też transfery no, nie da mnie. No bo ta, ta zmiana za Kozeja, Bryce Alford, tak? Tak. To na plus zdecydowanie. Podwójny plus, naprawdę, bo Bryce naprawdę jest inteligentnym zawodnikiem, mądrym i już też ogranym, że, że daje tą. Taką nam bardzo potrzebną jakość, szczególnie na tej pozycji rozgrywającego, gdzie to jest moim zdaniem jedna z kluczowych tych pozycji. Piotr Cieślak, pytanie, co sądzimy o Lotto 3x3? Ciekawy projekt na skalę światową, bo widziałem, że w Lublinie jest mroczek truskowski, a po drugie, Kamil, gdzie jest wąs, bo nie poznaje ciebie. Wąsa zgoliłem, to była jednorazowa akcja. Co ty myślisz o, o 3x3? No, nowy projekt. Jeszcze... nie pasuje ci widzę znaczy ja osobiście bym się odnalazł ale trochę za dużo różnic żeby teraz w sezonie że miał grać inną piłkę, na innych zasadach inne nawyki bo tam się za bardzo nie pomaga bo lepiej odpuścić lejap niż dostać trójkę że tak powiem to takie trochę nie wiem czy by mnie przeszkadzało później się przestawać, to raz raz tak raz tak Natomiast no. No, ciekawe na pewno jest to widowiskowa koszykówka i dużo się dzieje w jednym meczu 10 minutowym więc jak kibice lubią to oglądać to, to czemu nie znaczy Ciekawe, zgadzam się, bardziej ciekawe byłoby, bo moim zdaniem trochę kluby zlekceważyły sobie tę tą, tą ligę, nie wypuściły swoich najlepszych zawodników. I to też jest trochę mniej ciekawe, bo co innego jakby przyjechałbyś ty? No też pytanie, przyjechaliby też gra Ile tam jest do wygrania? Wiesz? Ja nie wiem. Ja sam właśnie nie wiem, o co się gra, bo no to też jest pytanie. już na pewno pieniądze są. Bo o czy... jeśli o coś się gra też tam poważnego, no to też zawsze poważna gra niesie ryzyko kontuzji, tak? I teraz pytanie, czy Warto tych zawodników wysyłać na nie do końca ważną stawkę, ryzyko kontuzji, plus wiadomo, to jest jakieś tam obciążenie, trochę inna piłka, inne nawyki i tak dalej, a w tym czasie można potrenować, tak? To jest decyzja klubu trenerska. To na pewno nowa rzecz, na pewno też jakieś tam kontrakty zawodników nie są jeszcze przystosowane do tego, no ale to od czegoś trzeba zacząć i może za kilka lat powiemy sobie tutaj, że to naprawdę był fajny projekt i fajnie było to rozpocząć. Czyli są armatnie na front, niech idą, niech się tam. Niech sprawdzą, nie tam połamią, nic się nie stanie, na Naszym najlepszym to no trochę, trochę tak jest, bo ja też dostałem propozycję, ale stwierdziłem. Od nas że... chyba, tak? Tak, no Janusz, się Ja w powiedziałem, z... że jak ty zagrasz, się też. Naprawdę? Tak. To trzeba tak się wcześniej nie zgadzasz. miał do ciebie dzwonić i mówić, że tak? Gram, i tak. Ja powiem Wam szczerze, że dzwoniłem nawet do Michała Ignerskiego, czy nie chciałby się ze mną przejechać do Lublina <noise> i tak dalej, ale powiedział, że ma jakieś swoje sprawy. Ja z kolei też odpuściłem. Nie, nie, nie chciałem na razie, chciałem zobaczyć, jak to jak to wygląda, plus nie jestem na to przygotowany fizycznie jak widać, ale... Nie wiem, może, może się przełamie, natomiast na dzień dzisiejszy chętnie zobaczę, jakim to y, kierunku pójdzie. Coś jeszcze byś może dodał do tej koszykówki? Czy na trzy kogoś tam obserwujesz? Znaczy, w Gdyni akurat często kadra się e, przygotowywała, to mieliśmy tam szansę jakieś sparingów zagrać i fajna gra, bo faktycznie masz dużo piłki w rękach, możesz sobie pograć takie streetballowe, zawsze czujesz grę. Ale ty byś się tam rzeczywiście odnalazł. O, tak. I switchować mogę wszystko, bronić wszystkich, o, Ta, to, to takim ja mogę, tak. byś był. Tak. Ale to dobrze, bym się z tobą grał, bym tylko musiał ciała nie dać w obronie. Gal po jakiegoś podkoszy, tylko żeby bloki dawał. I można grać wtedy. No. Kurde, to bym blok... chodził po zasłonach, ja bym łapał, to by się rzucał truje i Można grać. To trzeba było dzwonić, kurde, to bym ten, to bym, yy, przemyślał. Maciej Itczak, komu przemek kibicujesz w NBA i w Eurolidze? Yy, NBA nie za bardzo oglądam. Szczerze mówiąc. Jestem jakby fanem też LeBrona, może z NBA, bo jakaś taka etyka pracy, te miliony wydawane na regenerację i tam w całą mi się podobają. W Real Madrid chyba też. Real jestem. Chyba tak. Nie mam, nie, 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 nie jakieś kibicuję, ale Euroligę to staram się oglądać jak najczęściej. A czy jest jakiś trener, który miał y, największy wpływ na ciebie, na twój rozwój? Trększył no, chyba Przemek Frasunkiewicz, bo tak naprawdę niedużo z nim jakby współpracowałem, i, i, i dużo też rozmawialiśmy, czy tam poza z nami koszykówce i to też dużo analizowaliśmy. Zobacz, jak tu kibicę y, pamiętają, wróćmy do tej sytuacji yy. zostrowa bodajże, shooter 07 Przemek, a propos Majewskiego. Było krok od wygranej z Anvilem, ale niestety dla ciebie Simon odpalił bazera z cornera, natomiast ty nie trafiłeś pudych i długo się nosi w tobie chybiony bazer. O, pamiętam to, pamiętam ten mecz. Naprawdę taki dobry mecz ofensywny, tą po setkę punktów i baseline, właśnie który Simon tam uciekł do kornera i trafił truję. Ja to miałem coast to coast, takie trzy sekundy i z jednej, z jednej nogi odpaliłem pół dystans. No to był bardzo ciężki rzut. A ile miałeś takich sytuacji? Bo jak patrzyłem na YouTube, miałeś kilka takich bazerów albo takich kluczowych rzutów, że zamknąłeś mecz w stosunku do tych chybionych. No, miałem, chyba nawet całkiem na tak, plusie jesteś. Całkiem na plusie, tak, 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 z wygranymi. Dobitki tam miałem, jakąś dobitkę, właśnie z Koszelinem, jakąś... ale ostatnie lata już nie mam tych piłki. W A czy ty, lubisz, czy ty lubisz ten, ten moment, kiedy przychodzi ta akcja i ty, ją, ty pi, tą piłkę chcesz, czy... Nie znaczy... no, to każdy chce, to każdy chce okay. być tym bohaterem, nie? Też, no ale więcej chyba w takiej akcji to ja broniłem tego gościa, który miał zdobyć punkty, niż to, że ja miałem piłkę w rękach i miałem atakować. No, to, to były takie dwa sezony, jeden sezon, może dwa sezony w Gdyni, gdzie faktycznie byłem tym liderem i miałem akcję, jak to, albo Szubi, albo ja, to mieliśmy tą akcję na koniec, więc... Z Krzysztofem Szubargą, powiem Ci, grać to, to było naprawdę czysta przyjemność. Tak, dokładnie. No to czułeś tak. się pewnie, widziałeś, że wszystko jest zorganizowane, ale też jak była za dyma, to on był pierwszy, żeby tak, tam wjechać, Tak, nie? tak, tak. tak. I, no i pewny <laughs> punkt i jak problemy się robiły, to Krzysiu walił tą tróję i... Krzysiu truja, Krzysiu tłumacz. Zamykał. Hanson, ty stary karabinie. Ja karabiny to pochowałem. Czekaj, panowie, wasza opinia to już powiedzieliśmy. Wiktor 1, 2, 3. Przemek, największy pracuj, z którym grałeś w jednej drużynie. Ktoś więcej pracuje od ciebie? Największy pracuj. Na pewno, no to kilku, na pewno Szubi, na pewno Chylu też z superetyką pracy. Mikołaj Witliński, który gdzieś tam też no, fajną etykę pracy ma. No to głównie głównie Polacy. Natomiast fajną, wiesz, fajną różnicę. Naprawdę uważam, że mieliśmy najlepszy skład w tamtym roku, ale to było też widać przed treningami, że przychodziłeś pół godziny przed treningiem i wszyscy robili jakieś swoje ćwiczenia. Niektórzy rzucali, niektórzy kozłowali, a niektórzy robili mobilizację i tak dalej, więc ta, ta czy wyższy poziom, to ta taka praca jest większa. Nie? To a jednak i, jest współmierne. A teraz z ciekawości Cię zapytam, denerwują Cię osoby, które nie przykładają tyle, tak. jakby tak? No, ja, czy wiesz mam coś takiego, jak na przykład robimy rozgrzewkę i, i patrzę, że ktoś jest obok mnie i jest strasznie niechlujny i o się obija, czy nie robi jakiś coś, to wolę i sobie dwa matracyki dalej i robić jakoby kogoś innego, bo to mnie trochę denerwuje. A nie zwracasz uwagi? Zwracam, staram się mówić, że to jest istotne, że jak robisz cały sezon i robisz tysiąc powtórzeń, to lepiej zrobić się dokładnie, niż takie niechlujstwo, okay. bo to ma efekt, ale no to raz, dwa, trzy, a później już po prostu wolę sobie iść dalej. Ale to, wiesz co, fajnie mieć takiego kumpla w drużynie, bo... Zależy też kto, jak to odbiera, czy jako krytykę, czy jako, wiesz, tak, też zależy jaki sposób to powiesz, ale... Na pewno. Że może bo... może powiedz, słuchaj, masz rację, poprawię się na przykład w następnym, na, na, w następnym ćwiczeniu na przykład. No, ale to raczej idzie w takiej porze, że albo ktoś to robi, albo ktoś nie robi nie. i się nie zmieni, rzadko się zmienia. Okej, okay. Marcin Kowalczyk. Jaki rekord na martwy ciąg masz i przysiad? ojej. ojej. <laughs> <laughs> przysiad chyba... Ale taki pełny? Czy dupa do, do piękki no, z tego nie. wydusi? Nie, no taki aż takiej mobilności nie mam, żeby taki super pełny, ale przez chyba 180 kg. A e, nie wiem, teraz w te wakacje zrobiłem trabar, taki martwy ciąg, to no no. jest 230 chyba tak. Pod ile? Coś tam się dźwignął. Nie, to kable kurde eksplodowały prawie. O, a jest ile jest potrzebujesz, tak. żeby. Bo ty chyba ze Stanfordem Sany grałeś też, nie? Dobrze, nie, nie, tachem? nie, 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 nie miałem okazji. Bo on też ma takie karabiny, wiesz, pójdzie raz na siłkę i taki kabel mu wystaje, nie? Dwa, to jest dwa tak razy ja tak tak. machał rok, może, może by się pojawił, nie? Ale też tak masz, nie? Że chwilę potrzebujesz, no, żeby się. Żyły wychodzą od czyli razu. I krew pobierać na spokoju. Dobra, bo już mnie ponosi. Czekaj, basket. Czy uważasz, że jest system pucharowy w koszykówce powinien być taki jak na przykład w piłce nożnej, czy lepiej, gdyby. gdy jest taki jak teraz, czyli Euroliga, Eurocup? Czyli w masz że? Czekaj, ja też tego nie do końca rozumiem. Poleciałem na, na, na emocji, przeczytałem to. Nie, trochę, trochę te tak zagraniczni zawodnicy na przykład też mówią, że, że te playoffy nasze są trochę za długie. Trochę na to narzekają, bo jak się gra, faktycznie gra w dwóch ligach i grasz tutaj ileś meczów w naszej lidze, później idziesz w tę fotę, bo masz tyle meczów, i później przychodzą ci playoffy, gdzie możesz zgrać kolejne tam maksymalnie 17 chyba meczów, no to, to trochę tego jest dużo. Trochę jest tego dużo. Natomiast. No, Dużo emocji na pewno jest. Nie? Tak zawsze myślałem, że fajnie by było ligę kończyć do końca mm, marca. Już w kwietniu zaczynasz play-offy, jak grasz w finale, no to po majówce na przykład jest koniec. To by było tak chyba optymalnie. No, natomiast jako koszykarze chyba też nie mam co narzekać, bo tą przerwę mamy dosyć długą i... Bardzo długą, nie? Znaczy bardzo długą. Jak kończysz w kwietniu, no to... To tak. To, to trochę długo, masz. To, to bardzo długo. No. Ile takich przerw miałeś? W sensie, ile razy w pieśniu kończyłem. No. <laughs> nie wiem. Dobra Przemek, jedziemy, jedziemy dalej, bo to też trochę o Ostrowie. Chciałem się ciebie zapytać, jak było w, w Ostrowie? Co cię tam skłoniło, żeby pójść? Bo poszedłeś chyba do drużyny, która zdobyła wcześniej srebrny medal, zgadza się? Tak, tak. Był srebro, e, był trener Kaminski, no też e, jakby... To była taka też najlepsza propozycja, bardziej mi chcieli. Tam ja wi wiadomo, że byłem to starterem i tam jakąś ważną postacią miałem być i, i tak dalej, więc to chyba była decyzja między Ostrowem a Toruniem. Ostroje wszystko, wszystko fajnie. No jest super. Też Artur Pacek. O, postać Artura Packa mnie też ciągnęła do Ostrowa. Paweł Matuszewski, którego poznałem później, też się okazał wielkim, jakby zagrożonym kibicem koszykówki, fanem, i naprawdę jego zaangażowanie w budowę całego projektu. Wiem. To, to jestem pod wrażeniem tego, że. A dostaliście ten? Kiełbasy i mięso na święta? Nie. Właśnie liczyłem na to też. Bo jak kiedyś tak. przyjechało, to tak. zwariowałem, nie? To w lodówka się z Jeszcze sp panie sprzątaczki dostały ode mnie od Szymona Szewczyka. No tak były szczęśliwe. jedna się popłakała, wzruszyła się, naprawdę. Tak nie. już nie było tak. Nie, niestety nie. Chylu mi opowiadał, że kiedyś tam też, też dostał, a ja się nie załapałem. Czyli do czekałeś, czekałem, nie? te święta, <laughs> czekałem te święta, aż dostanę a nim. Niestety. Jedziemy sobie jeszcze a propos Ostrowa, kibice na przykład. Jak ci, bo ty jeszcze grałeś chyba na tej. Tak, Z... tak, I, tak. Nie, nie załapałeś się jako zawodnik Ostrowa chyba na tą nową halę, nie? E, nie, nie. No to jak Dopiero tam się grało? Tam było jakby dla przeciwnika ciężko grać. Tak, ale jako przeciwnik mi się tam dobrze grało. Tak? No bo, no umówmy się, no w Polsce większość hali jest taka cicha, nie? I tam jakby musisz się sam pobudzać, żeby grać ten mecz, a tam wchodziłeś i było faktycznie hałas tak głośno i tak dalej. Tak, tak jak do Wocławka przyjeżdżasz i tam już się nie musisz pobudzać, tam jest ta atmosfera taka... No, w Ostrowie i tak w tej nowej hali też jest pewnie głośno, nie? A jak ta nowa hala w Ostrowie? Ja nie miałem przyjemności zapraszać... Nie lubię. Dlaczego? O, zerwałem acl na tej hali, także... Nie lubię, nie lubię. To na hali tam zerwane. Tak, tak. No to przejdźmy już do tej kontuzji, skoro, bo, bo grałeś fantastyczny sezon. Najlepszy, tak naprawdę, tak, statystycznie. No, statystycznie najlepszy. No i pamiętam Ciebie, naprawdę świetnie to wyglądało i tylko pewnie czekało się na koniec sezonu. Spadam za granicę. Takie było taki był nastawienie? Znaczy, było takie, kurczę, ja się nigdy, wiesz, tu też musisz poznać historię mojego, jakby mojego starszego brata Krystiana, e, który grał w piłkę nożną, on przestał grać właśnie, był dużo większym talentem, dużo większym sportowcem niż ja teraz obecnie czy kiedykolwiek będę i on właśnie przerwał karierę przez acela i on Miał o pięciu operacji na kolano, nigdy nie wrócił do sportu. Więc ja, jakby też jestem, moja, mój charakter jest wykreowany przez niego, to jakoś tam super prowadzenie się, jedzenie, czy tam e, etyka pracy, też, żeby uniknąć tej kontuzji. Ja też się nie starałem nigdy wybiegać jakoś daleko w przyszłość, no bo to. Byłem z tego świadomy, że to się może w jednym momencie skończyć i tak też było. Nie? Oczywiście myślałem, czy, czy, czy faktycznie dokończę ten sezon już w Gdyni. Czy może w, będzie taka sytuacja, gdzie tam często jest, gdzie nie walczysz o playoff, a utrzymanie masz pewne i już zmienię w trakcie sezonu. Miałem dobry sezon i wiadomo, dobrze się czułem, natomiast tam myślałem i nie wybiegałem za daleko. No bo wtedy, Przemek, to był sezon 2020-2021. Prawie 30 minut, 16 punktów, no to, to jest dużo punktów. No bo średnio tyle punktów. Ja jeszcze mnie w sensie... za zanieżyło, jeszcze przez kontuzję, już 17 nawet było i wszystko, wszystko grało. Procenty, no, no bo, procenty dobre były i wszystko było dobrze. No bo wiesz, ponad dychę rzucać w lidze, to nie jest tak, tak łatwo, nie? Sam, sam zresztą wiesz, wie, trzeba, trzeba docenić ten te, te statystyki. 50% miałeś z gry, a ponad 60% za dwa to też robi robot. Czyli wszystko no. danki. No, wiesz, jak z, jednej statystyki, z jednej statystyki jestem dumny, no to, to, to jest ten procent z gry. Ostatnie sezony, gdzie faktycznie się Kręca wokół 50%, i jestem jakby takim, wiesz, to nie jest nic specjalnego, natomiast to jest taki pewny punkt, że zawsze gdzieś tam znajdę drogę, żeby coś jakoś zrobić te punkty. I najwięcej też fauli wymuszałeś wtedy w swoim gdzieś tam dotychczasowym, koszykarskim życiu. Ja wiadomo, że statystyki są dla kibiców, ale rzeczywiście to był świetny sezon. Bardzo jakby. Nie, nie cierpiałeś, bo chyba już powiedziałeś, że byłeś na to przygotowany, ale jak długo z tym walczyłeś mentalnie, żeby, do, żeby wrócić do sportu? Kto ci też pomógł? Mm. No to jest taka, no, no od razu się pytać, dlaczego, wiesz. To, to, to nie uczucie doznać kontuzji i zdajesz sobie sprawę, jak poważna to jest kontuzja, i się pytać, dlaczego ja, dlaczego w tym momencie itd. i tak dalej. Nie jest to nic przyjemnego. Natomiast no wiadomo, to jest dużo, miałem wsparcie i ze strony rodziny, i ze strony mojej narzeczonej, i, i, i wszystkich, którzy mi pomagali po prostu wrócić do zdrowia. I no to był taki okres żmudnej, ciężkiej pracy i, i cieszę się, że ta moja historia, też pewnie przez taką jakąś tam rozwój medycyny na świecie, że nie, nie, nie skończyło się jak mój brata i, i dalej jestem sprawny i mógł grać. Coś tam szumi. Stadion. Jakby ktoś nie wiedział, a część z osób z Wrocławia, dzisiaj mecz jest na stadionie, Tarczyńskie Arena Wrocław, Śląsk Wrocław z Legią gra. Mm, jak ktoś ma ochotę, <laughs> ale mogą być szumy, dlatego jesteśmy, ja jestem lekko zdekoncentrowany, teraz byłem. Czyli co, tak krótko byś podsumował ten, ten wątek kontuzji. Długo, długo, długo trwał powrót do zdrowia? Mm, 9 miesięcy, tak książkowo jest teraz, To się trochę pozmieniało, kiedyś było sześć miesięcy, teraz już jest tak bezpiecznie dziewięć. I rzeczywiście było tak, że doprowadziłeś swoje ciało jeszcze, że byłeś mocniejszy niż przed? No jeszcze bardziej świadomy, wiesz, wykorzystałem ten czas na przykład... Pom, wspomnę jeszcze raz o Arturze Packu. E, udałem się też takie, jest, ma półroczne szkolenie miesięczne e, z przygotowania motorycznego i chciałem się jeszcze dokształcić, jeszcze bardziej zminimalizować to ryzyko ponownej kontuzji, jeszcze bardziej być świadomym co, dlaczego i tak dalej. No ale stało się to, bo miałeś pecha po prostu. No, Czy no nie, no bo w tym tak, przypadku ciężko jest, żebyś nie nieprzygotowany. No nie do końca. Wiesz, to była taka sytuacja, gdzie ja dwa tygodnie wcześniej e, miałem bardzo mocno zbity mięsień, powstał krak, krwiak tak głęboko w mięsień, można no. sobie wyobrazić krew się zebrała. No i nie było tego. Miałem 8 centymetrów tak. miałem kiedyś Tak, tego. i wiesz, i nie można było tego masażem wyciągnąć, i musiałem mieć strzykawkę wbitą w mięsień i wyciągnąć to strzykawką igłą, tak. Także ten mięsień nie był taki do końca no. sprawny, jak powinien, i, i to też mogło zaważyć. W 100% tak nigdy się nie dowiemy, natomiast pewnie gdzieś to miało jakiś taki wpływ. No dobrze, zapytam Cię o yy, kibiców Spójni. Marcin Rymarkiewicz pyta Siema, jak wspominasz wizyty w Stargardzie, dokładnie naszych kibiców i atmosferę na hali? Pozdrawiam. No to też jedna z takich hal, gdzie jest głośniej, Chcesz gdzie się gra, nie? Tak, tak. Czasami nawet jakieś tam wyzwiska idą, czy coś, to jeszcze lubię takie rzeczy. takie. To ja też lubię. No, ostatnio dyskutowaliśmy, czy, czy właśnie kibic ma taki być, czy ma być grzeczny, klaskać. Dawaj, dawaj, albo prze... nie trafisz, nie trafisz. No musi trochę być tego mi. Najlepiej przez... jak mój będzie ten ok, a ten przeciwnika może mi tam wyzywać i to. Ja rozumiem, że jak jest dziecko i słyszy takie rzeczy, no to tak średnio, to, to wtedy rodzic chyba musi pójść gdzieś. Chociaż są pewnie co tacy zabierają takich małych <laughs> ze sobą. Kurwa, ale nie, no też nie, nie przeze mnie, u nas nie jest tak jakoś, żeby nie wiem, tam słyszy się w Serbii i tak dalej, to jest dużo gorzej, tak? Że tam plują i kibice i gdzieś tam jakieś tam lecą rzeczy, a tutaj to chyba takich za dużo nie ma. To Z pluciem to. Muszę poczekać na jakiś inny odcinek, by zdarzało się kiedyś, ale kiedyś, więc. Kiedy, ja, ja cały czas mam ostatnio. Tak, ktoś się mnie pyta, czy brakuje ci grania jako szykówki. Trochę tak, ale nie jest tak, że ja kurczę, cierpię z tego powodu. Ale najbardziej mi brakuje tej, tych emocji takich, że są kibice, jest pełna hala. Ja pamiętam, powiedz mi, czy teraz też są takie miejsca, że po główne, czy znaczy po tej. Yy, Rozgrzewce przed główną rozgrzewką, kiedy się schodzi do szatni i czekasz na trenera, zanim przyjdzie, już było słychać kibiców gdzieś tam, wiesz, przez szatnie przez ściany, że już oni czekają, są, są najarani na mecz. Są jeszcze takie miejsca? No to chyba Wocławek jest takim kluczowym miejscem w Polsce, gdzie ta... ta ucz ale znaczy to uczucie wiesz, tam oni krzyczą, 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 bo trafiasz truje jest cisza. No to Więc jest tak, przyjemne. To jest jedno chyba z najlepszych uczuć takich dla sportowca, gdzie... Czujesz tą moc, gdzie uciszasz. Chociaż chyba lepiej lat. taką truje smachnąć, czy ty wolisz uciszać, czy podkręcać swoich kibiców? Chyba uciszać, chyba uciszać. Chyba A uciszać. jak jest teraz w Zielonej Górze, w sensie chodzi o kibicowanie? No wiesz, no zaczęliśmy 0-3, to tak nie za przyjemnie było te pierwsze mecze, ale tendencja wzrostowa wydaje mi się, jeśli chodzi o kibiców. Czyli widzisz, że jak wygrywacie, więcej kibiców przychodzi. Tak. Przez, no to chyba normalne. Natomiast no tak jak mówiłem, to taka drużyna młoda, która może się no podobać Na przykład we Wrocławku mam wrażenie, że i ostrowie to tak nie jest do końca. W sensie tam zawsze kibice chodzą na mecz. Ale mogę się, mogę się oczywiście mylić. Pytanie tutaj patrz, jak się, co się we Wrocławiu teraz dzieje? Nie? Na, na, na mecz ze Spójnią też była pełna. Pełna hala. Maciej Piasecki. żołnierz. Czy w Zielonej Górze unosi się duch Hanasa? Czy są jakieś rabaty w sklepach? <głosy> <głosy> nie, no chyba nie. Czy jesteś na plakatach w tych mistrzowskich z Pucharem? W klubie chyba jesteś na, na tych plakatach. A klub jest dalej w, w siedzibie. Nie, inna jest siedziba już. Okej. Okay. Nie, no trochę tam życia człowiek spędził. Czekaj, co tu jeszcze chciałem zapytać? Co tu chciałem zapytać, bo zaraz będziemy mieli yy, konkurs yy, rzutowy i chyba tak właśnie zrobimy. Ja sobie tutaj poogarniam wszystkie te jeszcze pytania na, na czacie. Adrian Orczek Truskowski przygotował yy, outside pick and roll Dużo macie outside pick and roll w swojej nie, gierce. Nie. Chociaż w Polsce teraz to każda ekipa praktycznie już to Mnóstwo. Mnóstwo. Dużo tego jest gdzieś yy, tam yy, w, w NBA czy w. Yy, w Europie, także zapraszam z naszym portalem internetowym znawcyopon.pl nauka koszykówki pana Adam naciska play Witajcie, dzisiaj parę zdań o outside picku Bardzo często słyszymy tą nazwę w trakcie meczów czy różnych pomysłów trenerów na atak O co w tym chodzi? W skrócie, jest to pick and roll grany na zewnątrz a nie do środka, tak jak w przypadku klasycznego rolla na stronie prawej bądź lewej. Wysoki, stawiający zasłonę, otwiera się podobnie tak jak w poprzednich rollach w stronę pola trzech sekund, natomiast gracz z piłką gra troszeczkę w kierunku linii bocznej. Możecie zapytać, w jakim celu jest takie zagranie dwójkowe. Trenerzy chcą zwiększyć. Pole gry po zagraniu pick and roll, właśnie typu outside. Jak zobaczymy za chwilę, po tym jak gracz z piłką atakuje i ma szansę podać do wysokiego, ten wysoki jest w sytuacji, w której ma wiele rozwiązań. Oczywiście wszystko zależy od obrony, jak się zachowa, natomiast założenie jest takie, żeby dostarczyć piłkę do wysokiego w okolicach początku pola 3 sekund. To pozwala jemu być tak naprawdę kolejnym rozgrywającym, kolejnym graczem, który może dobrze podać, może rzucić z dystansu, może e, zaatakować stronę kosza. Łatwiej nam będzie zrozumieć, w jakim celu jest to zagranie, gdy zobaczymy tak naprawdę grę pięciu na pięciu. W momencie stworzenia przewagi e, wysoki z piłką, tak jak powiedziałem, może dać ostateczne podania albo sam skończyć. Zobaczmy, od kogo może być pomoc. Jest to o tyle groźna sytuacja, że obrońcy muszą zdecydować, kto pomaga, kto poświęca swojego gracza i liczy na rotację w obronie reszty zespołu. Ten rodzaj zagrania szczególnie każe nam dobrze czytać obronę grając na jednej ze stron outside pika, w zasadzie pewne jest, że cała większość obrony będzie po stronie słabej, czyli prawdopodobnie będzie skupiona w polu trzech sekund. Dlaczego mówię czytaj obronę? Bo w taki sposób ustawiona obrona każe wszystko widzieć po pierwsze do kogo można podać najbliższego, ale też potrzebujemy wiedzieć, kto gdzie stoi i od kogo ta pomoc ostateczna będzie. Jak widzimy, wysoki, który zbiega w pole trzech sekund, tak naprawdę jest tutaj kluczowy. Na nim skupia się cała obrona i od któregoś z obrońców jest udzielana pomoc. Wtedy mamy dużą szansę na podanie, na rzut trzypunktowy na zewnątrz. Zobaczmy teraz, jak wygląda to na przykładzie gry naszej koszkadry w ostatnim meczu eliminacyjnym. Jak pewnie się domyślacie, skoro Pokazujemy atak, jak dobrze i skutecznie zaatakować w takim rodzaju zagrania. Pokażemy również, jak to można bronić, ale to w kolejnym odcinku. Nauka koszykówki z portalem zdawcy Opon.pl już za nami. Jeżeli wymieniacie opony, to tylko u naszego partnera www.znawcyopon.pl. Przypominam, czas na zmianę opon. W końcu wymieniłeś oponę, czy nie? Nie, jeszcze. Nie. Czekasz cały czas, ale tam można zadzwonić. Ja już wpisałem w opisie filmu, że jak zadzwonisz na centralę i ze strefy znaczy Hanasa, to może dostaniesz jakiś indywidualny e, rabat. Słuchaj, będziemy rzucać. Będziemy rzucać. Dużo było pytań z Facebooka, ale głównie było zieloną górę. No nawet już, już nie chcę o te baty, bo są też, Marcin Farnas pytał. Czy obecni zawodnicy zespołu z zielonej góry odczuwacie w jakiś sposób sytuację panującą wokół klubu, to znaczy baty, konflikt z miastem i tak dalej? Bo to też jest na pewno nie przechodzi to gdzieś tam obok ciebie do, docierają do ciebie takie informacje. Na pewno docierają, natomiast no to nie jest moja praca. To już tam jest praca dla klubu, prezesa i tak dalej, to ja się. tym... Nie ma sensu, żebym się komentował, zajmował i tak dalej. Natomiast tak, moją jeszcze... pracą jest też to, żeby być takim głosem kibiców, którzy o to, no to pytają, więc rozumiesz też, że, że też o to Cię pytam. Andrzej Wieleba, pozdrawiam i życzę sukcesów. Hej Stal, że byłeś jego ulubionym, number one zawodnikiem w Ostrowie. Gry we Wrocławku, to powiedziałeś, była taka opcja, ale. Na razie chcesz dokończyć sezon, bo nic mi tu nie powiesz, że chciałbyś grać w Włocławku i tak dalej, czy w Ostrowie, nie, czy Nie, to też mówię ci, to nie ma sensu myśleć co tam dalej. Wiadomo, to Kon... to każdy gdzieś tam myśli, ale to... Kończąc ten wątek twojego y, jakby grania y, przyszłości na, y, po, po, po sezonie, to jest ostatni twój rok, jakby to jest ro, ostatni rok kontraktu. Dokładnie. Czyli tak. jesteś wolnym zawodnikiem i masz agenta, więc yy, będzie, będzie ciekawie. Słuchaj, rzucamy 5 prawą, 5 lewą, 3 yy, będziesz z obrońcą rzucał. Chcesz się napić? Do doping, chcesz etno, Kafe czy nie? Nie, bo to przerzucę sobie. Oj. 01 Ale ma pędzel, patrz. Nothing but net. <noise> Gdzie to jest? Co to? Co to? Yy, z 1 3. 1 3. Le, e, 5, prawa, tak. Prawa, prawa, jeszcze dwie. Ajdę Trafi trójku. 2 5. Lewą teraz. Lewa jak do tramwaju, czy nie? Czy lepiej lewą? O, tak z rzucaniem to ciężko, ale Ale no <noise> ale na skautingo podobną w, w lewą w lewo niż w Idę i więc... lewą ręką. Tak. O. Mamy to, 02, dwa. Dawaj, dawaj jeszcze ten. Oj. Mikrofon. Jest ciężko, co? Mikrofon. Mikro... Patrz, w techę jeszcze jeden lewko chyba. O je. Trzy Trzech obrońców, zakładaj. Żołnierzu. O, pasuje, patrz jak pasuje do żołnierza. Masz jeszcze tutaj, załóż to na klatę. Tu masz trzech obrońców, masz jeszcze ten. jest, żebyś się z bazą, z trenerem widinem się połącz? zadzwoń do trenera. Ajde, alo, ajde. Tu jeszcze bronią żołnierzyki, dawaj. Bierz to w lewą rękę i rzucaj prawo. Ejde, żołnierzu, musisz trafić w tym stroju. Oj, oj, oj. Kom kombat, nie ma. Tak, o, patrz, o, jeszcze są zadyki. Granaty jeszcze, dawaj, już trafisz teraz poza programem. Dobra. Tak, nie. Masz to. Kamizelka Chciałbym ci to dobra. zostawić, ale muszę dziecku oddać, rozumiesz? Szkoda. Kupię sobie takie same. <noise> są takie kamizelki, nie? Na Rozgrzewki na przykład obciążek, obciążające. Jakie? jak wyglądają jak Kiedyś to były na kostki takie. Ale jakby. teraz dużo sportów właśnie ci mają te kamizelki co mierzą ci tętno, zobaczą czy się nie obijasz tam przypadkiem na treningu. Tak? Tak, już teraz już nie ma tak. Nie schowałbyś się tam w kornerze. Ale ja ci powiem abstrahując od y, mojego podejścia do dbania o ciało, ja, jak były treningi ja zapieprzałem wiesz do, do oporu i tak dalej, nie, nie było opcji żebym ja odpuszczał, no ale, ale no a, ty w sezonach byłeś co 10 razy 10, biegałeś. Nie, no to ja to byłem koniem tam, nie? Lecz znaczy, ja miałem zdrowie takie do takiej pracy, wiesz, fizola, nie? Ja jak nawet mówię ci, jakby przecież ćwiczyłem na tej siłowni i patrzę, kurde, oni ćwiczą chwilę, im kable wychodzą, a ja kuźwa nie mogę. Oni wpieprzają to samo, co ja, a ja nie mogę. Okej, okay, geny genami oczywiście nie mógłbym to jeszcze zmienić, natomiast no... Do takiej pracy zawsze podchodziłem, wiesz. Jak był trening, czy nawet w season to ja gdzieś tam na siłkę nie, ale dużo biegałem. Ja dużo bardziej wolałem sobie pójść na dwór, pograć, niż wiesz, tak jak teraz Ty mówisz o takich rzeczach. Fajnie, może bym to dzisiaj robił. Ale no, też to. Wiesz, tak... To też no, indywidualna kwestia, może to, to być źle na Ciebie wpływało albo coś. No. Natomiast wiecie się to, że wiesz, że myślałeś o tym, żeby pracować i, i jakby chciałeś. No. Że na... bez tego to już tak nie za bardzo. To... Na pewno tlen, wiesz, no ja już sobie gdzieś obcykałem tą ligę na tyle. Może ktoś powie, że to było takie, a Leniuszek, wiesz, wiedział, że ma dobry rzut, zawsze sobie poradzi, no bo, to, bo tak trochę też to, też to było. Dzisiaj mogę sobie gdybać, jak ktoś mi ostatnio, Bartosz Tomczak w wywiadzie Radio Wrocław zapytał, co bym zmienił, to na, pe na pewno powiedziałem to, że więcej spokoju i zadbać o swoje, o swoje yy, ciało. Reprezentacja Polski dzisiaj zagra w yy, Chorwacji. Mecz w ramach prekwalifikacji do Eurobasketu 2025 i robimy to dla zakładów bukmaerskich eWinner. Jak ty widzisz tę sytuację teraz w kadrze, jeżeli wiemy, że mamy, jesteśmy gospodarzem Mistrzostw Europy. Trener będzie sobie mógł pozwolić na różne kombinacje. No taki chyba okres dla trenera sprawdzenia i jakiegoś długofalowego projektu, dlatego też mamy chyba takich dwóch młodych rozgrywających. I... Jakieś, to jest chyba komfortowa sytuacja dla trenera, gdzie nie ma jakiejś presji, a ma czas do wykorzystania, żeby sobie coś posprawdzać i zobaczyć, jak ci zawodnicy funkcjonują i tak dalej. Yy, a propos yy, yy, młodych zawodników yy, prowadzanych, na przykład Pluta, Wójcik, podoba Ci się ta koncepcja? Kibicujesz i mocno rozmawiałeś może z, z Szymonem? No chwilę rozmawiałem. No na pewno no ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby ci młodzi zawodnicy byli jak najwcześniej wprowadzani, bo dla mnie to 18 lat to już jest wiek wprowadzenia, i tak dalej. I to jest najbardziej poparte. No, Wolałoby, żeby było weterani, już teraz w takich meczach to, to nie miałoby sensu. Żeby no nie, weteranii... nie, nie wolałbym. Mi się bardzo podobało to odmudzenie tej kadry wcześniej. Po fakcie wszyscy stwierdzili, mo może trochę za bardzo, no bo przypłaciliśmy to. Niestety, no ale, ale, no wiadomo, trzeba dawać szansę. A powiedz, kto Twoim zdaniem może wykorzystać tą szansę, bo powinien wykorzystać z tych zawodników, którzy nawet byli już na Eurobaskecie. Jakby, no że będą no, liderami, wiesz, na ten, na przykład ten tutaj w Polsce, Eurobasket. Ciężko powiedzieć. No, Łukasz Kolenda ma naprawdę dobry początek sezonu i w Eurocapie, czyli na tym już wyższym poziomie, pokazuje, że potrafi zdobyć punkt. Na no wiadomo, że to jest taki rozgrywający, to nie jest typowo rozgrywający i to jest rozgrywający, który bardziej y potrafi zdobyć punkty niż wykreować. Znaczy, mhm. może bardziej czerpie większą radość z punktowania niż kreowania, bo to też. Takie dosyć istotne. I fajnie, bardzo mi się podoba gra Jakuba Indzioła, bo jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co on robi w tym sezonie, i szczególnie tego, jak gra spokojnie, jak kryje zawodników, bo tego nie było. Wydaje mi się, w Astorii, i to było oczywiście zdobywanie punktów e, na różne sposoby, i tego warunki fizyczne są kosmiczne, i naprawdę ciężko go zatrzymać. Natomiast to, co w and rolu w tym sezonie podaje, daje spokój, i drużynie też, to, to jest też jesteś jest zaskoczony zaskoczony. Je, tak, tak, jest, tak. Zdecydowanie jestem jego fanem, a jestem na, naprawdę zaskoczony, że, że tak ta gra. Wy się spotkacie w grudniu chyba. E, 1 cisco, stycznia. 1 stycznia. To tak, będzie dobrze. dobry mecz. Ja będę sobie mógł kawkę zrobić, a ty będziesz biegał. Ale zagramy, e, zagracie we Wrocławiu. Tak. To chętnie przyjdziemy, co panie Adamie? Na taki dobry mecz. Możecie I, trochę, będzie. Możecie być zmęczeni trochę, ale... ale a, to jest a, a to o, I właśnie to... małe dzieci to już kalkulujesz, wiesz. Nie ma demona, także trzeba spokojnie. Y, spokojnie takie rzeczy y, robić. Naturalizowanie graczy. Sloter... Fajnie, zawsze przyjeżdżał i podchodził bardzo profesjonalnie do tej sytuacji jest zawodnikiem naprawdę wysokiej klasy i to udowodnił nie jeden raz natomiast wydaje mi się że Grosel nie mam nic przeciwko temu zawodnikowi mówiłem o tym ostatnio w Kanal Plus w Basket Office nie mam nic bo to jest dobry zawodnik ale uważam że to niekoniecznie jest dobry kierunek Przynajmniej na tą pozycję, żeby brać zawodnika. Wspomniałem o Adrianie Boguńskim, który gra świetny sezon, i to on powinien dostać, moim zdaniem, tą szansę, żeby się, żeby się pokazać. Twoje zdanie na ten temat. No, zgodzę się z tobą jak najbardziej, szczególnie, że Adriana spotkałem teraz na derbach, po derbach i schód 12 kilo, naprawdę wygląda fizycznie dużo lepiej, porusza się lepiej, i, i może fajnie, jak on by dostał teraz w tej nowej formie e, szansę sprawdzenia się na tle reprezentacyjnym. No, to naturalizowanie to, graczy to jest taki ciężki temat. No, dobrze zdajemy sobie sprawę, że bez tego naturalizowania pewnie nie osiągnęlibyśmy tego sukcesu, co osiągnęliśmy. No, bez slotera no, trzeba być szczerym. Ale no to fajny, jakby był taki projekt i faktycznie związanie z jednym graczem przez długofalowo, tak? bo to też utożsamianie się z tym zawodnikiem, a nie jakieś ciągłe takie wymianki. I, i no bo były ten... takie sytuacje, ale rzeźnik nasz, sloter dał, dał, dał rzeczywiście radę. No, dokładnie tak. No, no jest potrzebny, to zdajemy sobie sprawę, że żeby mieć sukcesy i iść z tą koszkówką Polsce wyżej, to potrzebują tych sukcesów reprezentacji, a ona potrzebuje takiego załonika. No to co, Przemek? Kto dzisiaj ten mecz wygra? Pobawmy się w Typera. Dla kibiców. Zaraz po zakończeniu tego odcinka będziecie mogli wpisywać w komentarzach na YouTube, kto wygra ten mecz 10 najszybszych osób, które dobrze to zrobi otrzyma 20 zł bonusów free betu od Ewinera, Polska. Ja też Polska, a nie ma tych największych gwiazd w, w Chorwacji. U nas też nie ma ponitki, nie ma, nie ma Stotera, ale chłopaki pewnie, pewnie powalczą. Powoli będziemy kończyć. Ja jeszcze chciałbym się Cię zapytać, tak jak teraz jest prawie. Jesteśmy na, no, może nie prawie, w połowie pierwszej rundy. Jak oceniasz siłę ligi? Rzeczywiście, ktoś jest, czy ktoś jest poza zasięgiem, czy to się wszystko też w zależności od transferów pozmienia? Wydaje mi się przede wszystkim, że liga jest trochę słabsza niż rok temu. To taki, taka opinia chyba też krąży. Natomiast yy, to nie są aż takie kosmiczne różnice, i wydaje mi się, że naprawdę, jeden, dwa transfery mogą dużo pozmieniać. Niestety, też jeden, dwie kontuzje też mogą dużo pozmieniać, bo jak widzimy, jak Anvil złapał kontuzję jednego z kluczowych zawodników, mm -hmm. jak ta gra poszła, poszła trochę w dół. E, także no to tak zawsze, zawsze się z panem prezesem Ostrowa Wielkopolskiego Pawłem Śmie Zobaczymy do stycznia, co będzie, a później się najwyżej coś te, tam kogoś to kupi. Paweł to, to lubi takie e, strzały, takie transfery robić. Dobra, ale dzisiaj bez kontuzji, bez, bez kontuzji, bez transferów e, kto jest taką, nie wiem, top 3, top 4 rzeczywiście? ostrów to jest top. Śląsko-Ostrów. Śląsk -Ostrów, no to zdecydowanie najlepsza koszykówka, najbardziej ułożeni zawodnicy, grają wspólnie, razem, także... To jest jakość. Okej. Okay. Coś jeszcze byś chciał dodać, pan Adam? Zawsze mówisz, jak już takie pytanie zadaje, to już trzeba kończyć chyba. Kogoś pozdrowić chciałbyś? Eee, Może coś to. zaśpiewać? Jakie masz plany na dzisiaj? Bo chciałem, że będziecie zwiedzać Wrocław. Tak, zwiedzamy Wrocław tym razem. E, chyba ZO, pójdziemy do ZO, się przejść na jakiś dłuższy spacer. I do młodej Polski. I młodej, tak. Ale jak ty, jak ty sobie z tym schabowym poradzisz, jak ten będzie cierpiał, nie? Jak będzie... Dobrze, że niedziela jest, niedziela no, jest to wziąć można. Pojemniki, ja tu mam jakieś pojemniki, zjesz to, to sobie wsadzisz go, wiesz, na trzy dni. Na trzy dni. A, a właśnie masz wyrzuty sobie nie? jak pierdzielisz coś takiego? Mam trochę, no. Tak, tak staram się prowadzić. Na... Od razu idzie biegać. Kurde. Też to jest taki cheat, cheat, day, cheat, cheat posiłek po prostu. No tak, wszystko jest dla ludzi, ale jak to mówią się w umiarkowanych ilościach. Trzeba znać. Limit to też ten trener filipowski mówił, żeby po meczu za bardzo się nie jarać, a po przegranej nie za bardzo smucić. I to jest sztuka właśnie w życiu mieć taki. No, takie emocje się, mówi, że emocje trochę przeszkadzają ogólnie w sporcie, nie? że gdzieś tam nie ma co się ekscytować ani dołować za bardzo. Zdecydowanie. Dzisiaj moim gościem był Przemysław Żołnierowicz. Ja dziękuję naszym partnerom. Znawcy Opon.pl to opony, ogłumienie można wymieniać. e zakłady bukmarskie będziecie mogli zaraz wytypować kto w komentarzach, kto wygra mecz, czy Polska, czy Chorwacja już sobie sprawdzam. Dalej, Sportsmedic, panie Adamie, naprawiamy zdrowie, kolana, co chcecie, Przemek kolano naprawił, nie w Sportsmedic, ale na pewno w dobrej klinice. Praise the Wear, Sport Box, Acer, Predator, Etno. no i oczywiście nadawaliśmy na Starczyński Arena. Wrocław, dziękuję Ci bardzo za uwagę, kibicom za uwagę, tobie, tobie za obecność, że przyjechałeś, znalazłeś czas i życzę Ci dużo zdrowia, bo to chyba w Twoim przypadku wystarczy, reszta ja zrobię, reszta, reszta, się reszta się załatwi. Dziękujemy, Dzięki. do zobaczenia. Sponsorem tytularnym Strefy Hanasa w sezonie 2022-2023 jest portal internetowy znawcyopon.pl